księdza, no proszę księdza, zanim nas ksiądz pobłogosławi, proszę powiedzieć, jaki sport? Kiedyś otarł się. Oczywiście, było nad... zjeżdżałem na krechę. Brawo, brawo i widać, że dobrze ksiądz zjechał, niczego się nie uszkodziło. Ruch jest sprawność fizyczna i nie tylko, a zatem bardzo się cieszymy. Czy ksiądz nas pobłogosławi i będzie trzymał dzięki temu w nas wszystkich w opiece, żeby ten moment sportowych zawodów nie skończył się jakoś boleśnie, ani dla startujących, ani dla widzów? Jakie poprosimy Pana Boga, a ja tylko pobłogosławię. To bardzo prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony bądź Panie Jezu Chryste, za ten dar Twojej dobroci i siły, byśmy ten dzień zgodnie z Twą chwili sprawę woli nie według przykazania miłością się kierowali. A pełni ufności w Twojej obietnice spotkanym ludziom dobrze czynić mogli. Błogosławieństwo Twojego imienia niech stale nam towarzyszy, byśmy Twą wolę pełnili i rozgwarze tego świata nie zapominali, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Boże nasz Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy nasz uczynek, a modlitwa, praca i zabawa w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża. Błogosław nam, błogosław zawodnikom, błogosław sędziom, błogosław naszym gościom i kibicom. Błogosław naszej ojczyźnie, przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz modlitwa zawodników. Pomóż mi Panie uprawiać sportu i angażować w tym mięśnie, umysł i serce. Spraw, aby było to rozrywką dla mnie i dla innych. Dzięki sportom trzymaj mnie z dala od próżniactwa, nudy i zniechęcenia. Uwolnij mnie, Panie, od pusałkowatości i od pokusy zamknięcia się w sobie. Pozostań ze mną, gdy trenuję i gram. Przekonaj mnie, że moje życie dzisiaj i jutro nie możesz się składać wyłącznie ze sportu, ale życia i bycia dla Ciebie, Boże, i dla drugiego człowieka. Błogosław naszym zmaganiom i naszej dzisiejszej zabawie oraz zachowaj od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Bezpiecznej zabawy, szczęść Boże, pozdrawiam. No bardzo, bardzo dziękujemy. No, z takim błogosławieństwem, drodzy Państwo, to ja już się tak bardzo nie boję. Nie ukrywam, że miałam przyjemność i okazję rozmawiać z częścią startujących dzisiaj zawodników i dla niektórych z nich to będzie już kolejny. Od wielu lat powtarzany, wręcz sportowy rytuał, ale są tacy, którzy to zrobią pierwszy raz, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak jak należy. Warto by Państwo wiedzieli, że mamy fantastycznych sędziów. Głównym sędzią jest Pan Piotr Listwan, tutejszy mieszkaniec z Kawicy, podobnie jak Jan Listwan. Ja mam różne fantastyczne szczegóły, co ci panowie robili, jakie mają sportowe doświadczenia, ale z tym pozwolę sobie odwiedzić Was jeszcze raz. Skarbie, chodź tu do mnie, będziesz tutaj takie przyrywniki robił, bo tak gwizdzesz, że ja siebie nie słyszę. Chodź, hej, będziemy tutaj razem dmuchać, ale teraz chodź. Ja Ci będę dawać sygnał kiedy, ale teraz jeszcze chwilę nie. Bardzo witam Pana Jana Listwana, który także będzie już za moment obliczał jako sędzia naszych startujących. Następnie Pan Marcin Lis, Pan Bogdan Pacyga, Pan Stanisław Szyfraniec, Józef Dyrt oraz Krzysztof Kudzia. To są wszyscy mężczyźni, którzy w jakimś stopniu, czy teraz, czy wcześniej mieli do czynienia ze sportem w przeróżnych formach i rzeczywiście cieszy ich to, co dzięki Państwu i dzięki startującym będziemy zaraz mogli podziwiać. No i teraz najważniejszy moment. Start tych juniorów do 15 roku życia. Mamy listę, jako pierwszy wystartuje Karol Marek. Karol jest ze Skawicy, a potem teraz szefie imprezy, bo to taki chłop, to powiem Wam, drodzy Państwo, jest taki. Powie szybko, niewyraźnie i znika, a Ty się domyślaj, o co mu chodziło. Kaześ Ty jest. No i wymknął. Ja nie wiem, czy mam całą listę przeczytać, czy tylko po kolei startujących. Jak sądzisz, że jesteś mężczyzną, to Ty nam to podpowiesz.
praktycznie, że całą listę trzeba przeczytać. Niech każdy wie, że dzisiaj gdzie startował, zobacz jaki ma numer, no i kiedy będziemy się pojawić na tej skoczni z Kawicy. No dokładnie, ponieważ panowie się tutaj pięknie po kolei zapisali z numerem 12 Jakub Malanowski, z 13 Wilk Łukasz, szczęśliwa 14 to Jakub Stopka, później Sebastian Kozina, z numerem 16 Daniel Pena, Piotr Warzecha z 17, 18 to Maciej Luwer, 19 Filip Fujak, Kacper Wietrzyk to 21, następnie Maksymilian Fugiel. Maksymilian Fugiel z 22 numerem i Antoni Bukowiec z 23. No a z kolei ta lista seniorów, słuchajcie, ale oni są sprzytni. Przeskok teraz na seniorów i teraz uwaga, uwaga, drogie panie, obejrzyjcie się obok, uśmiechnijcie się do swych mężczyzn, bo nie wiem, czy wiecie, ale seniorzy to już od 25 roku życia. Jakże my kobiety nie doceniamy tego każdego miesiąca, ja już nie mówię o roku. A zatem z numerem 33 Jan Wiśnicz, 34 Marcin Pater, 35 Emil Dyrt, 36 to Mateusz Palenica, 37 Piotr Dyrcz, 38 Mateusz Matyja, 39 Paweł Matusik i z numerem 40 Kacper Ceremuga. I teraz patrzymy na tą tajemniczą kolejną stronę. Ta akurat jest pusta, ale za to mamy kategorię Open. Uwaga, uwaga. Z numerem 65. To jest numer, nie wiek. Numer. Tak wiecie, wolę zapytać, bo to teraz już mężczyźni są tak odważni, że lepiej się upewnić. Czyli mamy tak, może zaczniemy od numeru 61, Kamil Bywalec, 62, Mateusz Reczulski, z 63 numerem wystąpi pan Bartłomiej Marczak, 64 Dawid Kaszuba i 65 numer to pan Adam Kobyłka. Patrzymy, czy jeszcze coś na ściądze jest. Na tej ściądze nic nie ma. No i teraz szefowa, powiedz mi, bo ja wiem, że ty jesteś przepełniona emocjami, bo twój mąż będzie sędziował, a ty tylko prowadzisz. Co jeszcze? Teraz tych zapowiadamy? Ja się chcę zapytać, czy mogę wziąć swoje listy. Tylko. A witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Życzę miłej zabawy, udanych, dalekich lotów, bezpiecznego lądowania i miłej zabawy dla wszystkich życzę. No, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tutaj to jest kobieta, która wszystko tak naprawdę wzięła pod głęboką swą opiekę, ogarniała od początku do końca. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. No i cóż, możemy zaczynać, kochana? Tak jest, rozpocznijmy. No to rozpoczynamy i teraz ty mi tej ściągi nie zabieraj, siedź tu obok mnie. Siedź tu obok mnie, bo to jest podstawa. Jako pierwszy wystartuje Karol Marek. Karol ze Skawicy. Kochani, to jest taki jeden z najmłodszych uczestników. Mamy tutaj zaraz kilka słów na jego temat. I nie ukrywam, że warto zwrócić uwagę. Ma 11 lat. Tak jak wspomniałam, jest stąd, ze Skawicy. Powiedzieć o tych upadkach, żeby powiedziała. Tak naprawdę nie ma instruktora, nie ma swojego trenera, ale ma brata. I ten brat, Bartek, poświęca mu wolny czas i trenuje. 3 razy był na tej skoczni, tak naprawdę nie na zawodach, ale w życiu, więc to będzie ten 4. szczęśliwy raz. No i cóż, gorąco prosimy teraz tak, żebyście się państwo wzbogacili o te swoje brawa, energia i zaraz ruszamy. Tam, żeby wiedzieć, nie? Nie, babci, uciekaj. Ty, Mirek, co ty potrzebujesz? Ja sobie tę ściągę zrobiłam, ale oni mi nie potwierdzili. Mówimy, nie powiem, może przetrwać. Ten regulamin. Śmiało. To tutaj bardzo proszę, aby pan jako sędzia przybliżył wszystkie wymagania techniczne i co będzie oceniane, jakie są warunki.
Tu chciałem powiedzieć wszystkim zawodnikom, że będzie oceniany skok. Jeżeli będzie podpórka, to będzie odliczana 1,5 metra, a jeżeli to będzie upadek w strefie, to będzie odliczane 3 metry. Będzie podawany od razu wynik, od razu obniżoną tą notę, który był upadek i podpórka. Aha, jeszcze proszę, żeby tam opuścili tą budkę, bo tam musimy wejść. Bardzo prosimy wszystkich kibiców, którzy są tam w budce sędziowskiej, jeżeli nie jesteście sędziami, no to bardzo prosimy, żebyście tą budkę opuścili, bo tam za chwileczkę się udadzą nasi sędziowie. Bardzo prosimy, opuszczamy budkę sędziowską. I jeszcze cenna uwaga, państwo tam już opuszczają. Tutaj proszę nam jeszcze troszeczkę zwolnić miejsce, żebyśmy widzieli wszystkich skaczących. A uczestnicy dzisiejszych zawodów proszeni są, by zaraz potem opuszczać ten plac. Jest na tyle niewielka przestrzeń, żeby kolejny zawodnik miał bezpieczne miejsce do umiejscowienia się, do wylądowania. No powiedz mi, ty byłeś kiedyś na tych skokach w Zakopanem na przykład, prawda? Ja generalnie byłem 27 razy na skokach narciarskich w Zakopane. No to jest taka dyscyplina bardzo widowiskowa, a w dniu dzisiejszym można powiedzieć, wracamy do takich starych tradycji, prawda? Nie ma tej żadnych not za niekorzystny wiatr, nie będziemy tutaj kombinować ze zmianą belki. Czysty sport, czyli odległość, będzie się w dzisiejszym liczyła. No i drodzy państwo, wszyscy zawodnicy do 24 roku życia bardzo są proszeni, aby już zmierzać na górę, tak abyśmy po kolei przeszli do momentu startu. A w międzyczasie, zanim nasi zawodnicy wystartują, zanim dotrą do punktu startu, się pomaga Zosi. Choć powiedz mi kilka słów, ponieważ w czasie całej imprezy przepiękna pani w żółtej koszulce i pan również w tej samej ze zdjęciem z całą notką odnośnie się pomaga, dokonują zbiórki. Bardzo proszę o kilka szczegółów. Zbieramy na Zosię Pają, która nie załapała się na refundację leku na zanik mięśni. No jeszcze nam troszkę brakuje, bo nawet nie mamy połowy, więc zachęcamy po prostu. Nie, znajomymi jesteśmy, którzy po prostu się angażują w całą zbiórkę. No po prostu staramy się jakoś pomóc. Zosi mama też jest sama, nawet do pomocy ma. Ty tu nie siedź, bo tu nie wolno siedzieć. Tym bardziej, drodzy państwo, zobaczcie, naprawdę taka pomoc to jest dla nas. Czasem idąc na zakupy wydajemy o te 10-20 zł mniej. Jak gdyby każdy z nas wrzucił teraz te 20 zł, to już powstaje naprawdę potężna kwota, która umożliwia temu dziecku powrót do normalnego, zdrowego funkcjonowania. Jeszcze jedna uwaga i prośba, teraz już prosimy, aby dzieci tutaj nie zjeżdżały, bo to jest zbyt niebezpieczne, gdyby nie daj Boże dziecko zjechało prosto pod skoczka, tak aby nie nastawiać nikogo na taką ryzykowną pozycję. Zaprosić ludzi, że w przerwie można przyjść, tu gastronomia jest. Pyszna, jak powiem krótko, pyszna grochówka, golonka, kiełbaska, herbata, herbatka i grzaniec, nie wolno powiedzieć, nie? Coś na rozgrzewkę. O. A zatem jeszcze, drodzy państwo, no same newsy, same informacje przed tym startem, no ale dajmy im czas, niech tam dojdą, niech bezpiecznie się przygotowują do startu. Natomiast państwa cały czas, już od teraz, gorąco zapraszamy nie tylko do kibicowania, ale do tego, by podejść do punktu, gdzie można przeróżne smakołyki i do jedzenia, i do picia nabyć, i coś dla młodszych, i coś dla pełnoletnich. Nie będę tutaj zdradzać szczegółów, bo warto samodzielnie się przekonać i skosztować tych przysmaków. Gorąco jeszcze raz zapraszam. Powiedz mi, weź spoko. Ten mikrofon teraz i powiedz mi teraz tak. Karol Marek będzie, tak? Skakał. Pierwszy. Ale on już skoczył? Nie. Tak, skoczą, tak, skoczkowie tam zmierzają, tak, wszyscy tam gdzie idą. On jest? Proszę? Oni tam skoczył? Idą po kolei. Nie, jeszcze nie skoczył. Nie, nikt jeszcze nie skoczył. Oni tutaj są sędziowie. No i teraz jak tak czekamy, aż nastąpi ten start. Nie wiem, państwo czy wiecie, nasz główny sędzia, pan Piotr Listwan, pochodzi właśnie stąd, ze Skawicy. I
zawodowo jest mechanikiem, ale jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o skoki, jeżeli chodzi o dyscypliny na nartach, to po prostu jego życie, jego pasja. I jak widać, tego typu upodobania są rodzinne, ponieważ także jego syn, pan Jan, również zasiadający w dzisiejszej grupie sędziów, również to mistrz mechaniki po tatusiu, ale po tatusiu także mistrz Polski w konkursach zjazdowych. 3 lata temu srebro w finale Mistrzostw Polski. Tak naprawdę to rodzinny talent, który dzisiaj też zobaczymy w ich skrupulatnej formie oceny startujących zawodników. Ponadto pan Stanisław Makowicz, kolejny sędzia, nie pochodzi stąd, ale to miłość go sprowadziła i od wielu, wielu lat zamieszkuje w Skawicy. A o dziwo, dla niego nie narty czy też takie skoki to pasja, którą sam wykonywał, ale uwielbia grzyby, uwielbia naturę, a wędkarstwo to jest przestrzeń, w której się doskonale odnajduje i czuje. To jest prawdziwy wypoczynek. Kolejne osoby, które będą oceniać naszych i oceniać naszych skoczków, to pan Marcin Lis, pan Bogdan Pacyga. Tutaj też mam ciekawostkę, że przed laty skakał, po latach wielu wrócił, tak jak wcześniej już podczas tego powitania wspomniałam, wrócił po latach tutaj na swe ukochane tereny, małżonek naszej Małgosi, serca imprezy, no a kibicować będzie, ale też oceniać, więc myślę, że to będzie naprawdę duże przeżycie dla niego. Pan Józef Dyrcz i Krzysztof Kudziak. Krzysztof pochodzi z Zawoi, jest nauczycielem WF-u w tutejszym zespole szkół przedszkola w Skawicy. No i co jeszcze warto zauważyć, bycie sędzią to nie jest proste zadanie, bo tak naprawdę to ty się znasz doskonale na tych skokach. Ja się Państwu przyznam bez bicia. Są tacy skoczkowie, dla których to jest pierwszy skok, a to jest dla mnie pierwszy moment, kiedy mogę poobserwować go, jeszcze parę słów dodać. Czy dostałeś sygnał, że już są gotowi do startu? Jeszcze nie, jeszcze tylko widzę tutaj jeden właśnie sędzia, właśnie pan Krzysztof Kudziataj uniósł kciuk do góry. My stąd widzimy, że zawodnicy już tam w większości są koło belki startowej. Czekamy na sygnał. No i na pierwszy skok w dniu dzisiejszym, a odda go Karol Marek. Tak, tutaj sygnał jest. Jaki sygnał? Są gotowi? Tak, są gotowi, a zatem jeszcze raz proszę, jakoś kibicujemy. Na pewno są znajomi, przyjaciele, rodzina. Karol! Jako ojciec wyobrażasz sobie, jakby to było, gdyby twój syn zdecydował się na takie skoki? Oj, wyobrażam sobie, i skoczył! Skoczył! Jest pierwszy skok! Dobra. Wstaje! Brawo! Brawo! Zobaczmy, drodzy Państwo, podniósł się. Widzieliście te emocje? Ja po prostu, ja za nie mówiłam. Co wtedy przeżywasz? A to dopiero pierwszy skoczek. Za chwileczkę zobaczymy, jaka będzie łączna odległość. My Państwo ci podawali odległość już po tych ewentualnie jakichś tutaj odjęcia i tam mamy 15 metrów. Taką odległość zapisujemy Karolowi Markowi. Wielkie brawo oczywiście dla tego chłopaka, Karol. To było świetne. No i wymagające naprawdę wielkiej odwagi. Tutaj panie już notują. I teraz przed nami Jakub Malawski. Jakub, który ma 15 lat. Kuba skacze od 10 lat. Wow. Przyjechał z Krakowa. I proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, przyjechał z babcią. Ale babcia nie skacze. Babcia bardzo mu kibicuje, wspiera go i jako, że dzisiaj ma okazję mocno trzymać kciuki, więc my pomagamy im razem. Powiem szczerze, że to muszą, szkoda, że ta babcia gdzieś mi umknęła. Jest tutaj, kochana pani. To nie pani, a to podobieństwo nie jest. O, jak pięknie, zobaczcie. I
21 metrów pokonał. Ja tutaj czekam na ten podsłuch, kiedy panowie przekażą nam. Zobaczcie, mama tak naprawdę chciała go oddać do klubu, ale zwlekała, zwlekała. On skakał od 5 roku życia. I gdy miał te 12 lat, mama wreszcie udała się do klubu. Oni mówią, jest za stary. Gdyby miał te 5-6 lat, to jak najbardziej mogli go przyjąć. No więc teraz skacze, wow, trenuje dla swej pasji. Jest! No i kolejny zawodnik, by tu gadu, gadu. A nasz zawodnik już pokonał ten skok. Ja patrzę na ściągę. Łukasz Wilk, 19-latek. Łukaszu, gratulujemy. Przyjechał z nowego dęba. Skacze od 2019 roku. Ile skoczył? 18,5. Pięknie, 18,5. Zapraszam tutaj, kto skoczył. Brawo, jest kolejny zawodnik, troszeczkę z upadkiem. Jakub Stopka, 23 lata, skacze od momentu, gdy miał 10 lat. No i niestety ta 13-letnia przerwa, to dopiero tym razem wznowił po niej skoki. A warto zauważyć, że także w Zakopanem zdarzało się, że pokonał pewne dystanse i nie ukrywam, że ma swojego fantastycznego trenera, który na pewno teraz w emocjach patrzy i podziwia, co się jego koledze udało zrobić, pan Tomasz Gał. Taka ksywka, ta bakula, pielęgnuje i dba o wszystko, na pewno przeanalizują, co się stało, że doszło do tego upadku. A teraz przed nami kolejny zawodnik. To teraz 15, Sebastian Kozina. Sebastian jest ze Skawicy. Ma 23 lata i skacze od 11 lat. Te emocje, cisza, zobaczymy zaraz, jak się pokaże. Działa przy huraganie Skawica. Nie ma trenera, ale za to kocha skoki. I zobaczmy, zaraz będzie tutaj, ja powiem szczerze, ten moment, kiedy jest taka zasłona i te emocje, kiedy on się pokaże. Najważniejsze, żeby zachować spokój, równowagę. To są pewne elementy, zwłaszcza przy tym lądowaniu. Zwróciłeś na to uwagę, kiedy jest ta piękna postawa, to jedno kolanko trochę do przodu. To wszystko podtrzymuje naszą równowagę. Może dzięki temu łatwiej zachować bezpieczeństwo. Dodam jeszcze, że Sebastian na co dzień pracuje jako robi z elewacją. Gdyby państwo potrzebowali takiego szpeca, jest doskonały. Zobaczcie, a te skoki to też wywołują takie potrzeby, żeby dodać jeszcze, dowiedzieć się czegoś więcej, żeby przyjrzeć się, co to za osoba. No, jeszcze przyznał się bez... Pięknie! Oj, ta końcówka, ale pięknie! Jaka odwaga! Tak, to był pierwszy skok ustany, bo dopiero po mięśnej takiej linii Sebastian zaliczył upadek, ale na pewno był to najdłuższy jak na razie w dniu dzisiejszym skok. Brawo. 25 metrów, pięknie. Kto następny? Daniel Pena. A teraz, drodzy państwo, Daniel Pena z Białki. Ma 23 lata, skacze od dziecka, pięknie, nie jest związany z żadnym klubem sportowym, trenuje tylko w wolnych chwilach, a na co dzień pracuje w tartaku z drzewem, piękny, piękna odległość, 22,5 metra. Ale warto ktoś, to był pierwszy skoczek, który do samego końca ustał ten skok. Tak na pewno się już zapisał w historii dzisiejszych zawodów. I ta piękna, piękna pozycja, ten spokój. Brawo. Piotr.
Piotr Warzecha przyjechał do nas z Lubnia. Przejechał 26 metrów, brawo! Zobacz ten spokój związany tak naprawdę ze sportem, z radością chciał się podzielić swoimi umiejętnościami i to widać. Ta radość gdzieś ładuje tych wszystkich obok taką pozytywną energią. Kolejny zawodnik to Maciej Luber. Oj, troszeczkę tam się na końcu nie powiodło. Start wspaniały. Tutaj oczywiście sąsiad ze Skawicy, mistrz... Czegoś mistrz. Polochówki, jeżeli mam dobrze na ściądze. A to proszę Państwa, nie byle co, ten 23-latek potrafi wszystko. A tak po cichu nam powiedział, że na co dzień prowadzi roboty ziemne u Pacygi. Teraz wystartuje Filip Fujak, ma 20... Ach, przepraszam, to teraz... Kacper Wietrzyk. Kacper! Ach, najprzystojniejszy oczywiście tu racja, a tymczasem skoczył Filip Fujak, 19,5 metra. No ja chciałam właśnie powiedzieć, że ten 20-latek tak przepięknie pokonał cały dystans od 8 lat na tej skoczni. Występuje, skacze, chociaż nie jest związany z żadnym klubem, a na co dzień związany z pracą w lesie, a zatem natura, którą dziś tak pięknie nam zaprezentował. Oni już skaczą? Oj, coś upadkowo, następny zawodnik, Maksymilian Fugier. Dobra. 15 metrów. 15 metrów. Jeszcze jeden, tak? Będzie skakał? Maksymilian ma 20 lat, przyjechał z Owczar i też skaczał od 8 lat. I popatrzcie, drodzy Państwo, to jednak wzięło taką odwagę, nawet w takiej sytuacji potrafi spokojnie uśmiechnąć się, podejść i z wysoko podniesioną głową. Oj. Tutaj coś się stoi. Jej, bardzo prosimy sprawdzić. Narty odpadły. Wypięły się narty. Wszystko odpadło, ale grudzej jest cały. Antoni Bukowiec, 20-latek. Pokonał 14 metrów, ale ten upadek, zobaczcie, teraz z uśmiechem podchodzi po swoją drugą nartę, więc dzięki Bogu z jakąś miękkością potrafią przytulić się do ziemi. Dokładnie tak, także wielkie brawa na pewno dla Antoniego, a teraz jeszcze w 24 Rafał Zastawski z Lublina. Ale wyłącz mikrofon, żebym powiedziała. No i dobra, wyłącz i teraz powiem. Wyłączyłaś? Nie. No, bo posłuchaj, posłuchajcie teraz. Ten chłopak, Zastawski Rafał, on jest z Lublina, jechał z wielkimi przebojami tu do Skawicy. Zastawny, ale ty już musisz wyjść do góry. To ty jesteś. To ty? To na górę! Ten chłopak jechał z wielkimi przebojami, gdzieś na Białkę go wysadzili, przywieźliśmy go tutaj do tego i dopiero wychodzi do góry, żeby skoczyć. On skacze z numerem 24, bo dopiero teraz dostał numer. I trzeba na niego na chwilkę poczekać. No pięknie, pięknie! Udało się do końca, jakie emocje! 23, Jan Wiśni. Czy oni już puszczają nową serię? Tak. Marcin Pater teraz, no. Musimy go tutaj wezwać, tego skoczka, który z takim uśmiechem, chodź tu do nas, podziel się tą radością, bo po prostu przed... Och, następny! Pięknie wyrównały się teraz szanse, teraz ten spokój gdzieś przebija się przez równowagę. Ładnie pani komentuje.
Gratuluję. Piękna sprawa. Miłego pojazdu. No powiem Państwu, kolega często skacze na rowerze i to są fikołki, skoki, ale tutaj to, co się dzieje na nartach, to naprawdę wymaga ogromnych emocji. Pater Marcin. Panie Marcinie, chodź tutaj do mnie. O, pięknie, kolejny zawodnik równo ze startem, piękny, piękny lot. Powiedz mi, jak oceniasz tę trasę? No, skocznia znakomicie przygotowana. Lądowanie trochę miękkie, ale trzeba mieć silne nogi i ustać, więc zapraszam wszystkich na górę. Gwarantuję Wam niezapomniane emocje. Bawcie się dobrze. No nie wiem, miałbyś odwagę tak wyjść, wysłuchać takiego startującego zawodnika? Wysłuchać tak, ale skoczyć niekoniecznie. Tymczasem Mateusz Palenica 24 metry. Wcześniej Marcin Paty 23,5 metra i Jan Wiśnicz 16 metrów. Teraz w 37 Piotr Dyrcz ze Skawicy. Tutaj nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, ale ci wszyscy zawodnicy... Pięknie, już wystartował. Ach, finał troszeczkę śliski, ale pięknie sobie przewrotnie skończył. Taka, ten przewrot na końcu to jest takie podsumowanie i to jest jeszcze coś, co wywołuje większe emocje. Powiem Państwu szczerze, że tak jak obserwujemy, są osoby z dziećmi, warto jak najwcześniej wziąć się za takie treningi, jeżeli dziecko wykazuje chęć, wykazuje zainteresowanie, bo to rzeczywiście umożliwia mu udział w zawodach. Podejdź tutaj też, proszę, i podziel się swoimi uwagami. No niestety zawodnik wymknął mi się spod ręki, a tymczasem nawet doszło ta 38, czyli Mateusz Matyja pokonał 20 metrów, ale ten upadek na końcu, sprawdźmy, czy wszystko w normie. Tak, spokojnie zbiera swój sprzęt. Szczęśliwa piętnastko, powiedz mi, jak oceniasz ten start? Bo ten twój nos, który najpierw się troszeczkę otarł o skocznię, jak teraz? Chyba z drugiej strony skakać się muszę, nie? No dobrze, to nie ma to jak krótkie i konkretne słowo od zawodnika, wtedy już nie trzeba dopominać się o więcej. Tymczasem mamy kolejnego zawodnika. Mateusz, przepraszam, Paweł Matusik ze Skawicy. Pokonał 20 metrów. Jak wiadomo, sędziowie muszą przez taki upadek odliczyć kilka punktów. Jak wiadomo, za każdym razem jest tak, że tych pięciu sędziujących daje punkty. Och, jak wysoko, jak się utrzymał. Chyba będzie lider. I ten lider, jak już tutaj przewidujemy, Kacper Ceremuga, także ze Skawicy. Zobaczymy, czy Kasper Ceremuga, czy Marcin Pater. Tak jest, 25 metrów Kasper Ceremuga i on po pierwszej serii w kategorii senior od 25 lat prowadzi. Ponieważ z takim uśmiechem tutaj jesteśmy, to teraz podziel się z nami. Powiedz mi, co czułeś, jak było? No fajnie. Chłopie, ja cię tu pamiętam, jak byłeś tym panem młodym, który tak artystycznie, teatralnie się zaprezentował. Teraz te skoki, ty jesteś po prostu wszechstronnie utalentowany. Może drugim razem będzie. Ten skok przydeptać, wiesz? Żeby zrobić jakąś przerwę. Podziwiać taką uwagę. Będzie po zakończeniu pierwszej serii. Tak. Bo tak, są takie dziury, że na końcu się już nie można utrzymać. Teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do kategorii Open. Bardzo prosimy tutaj o sygnał z góry, bo mamy tak listę zrobioną, że numer 65 jest jako pierwszy, natomiast 35 na dole. Proszę nam dać znać, kto wystartuje jako pierwszy, żebyśmy nie mieli problemu ze znalezieniem naszych różnych wspomagających informacji na temat osób startujących. Poznasz? Tak, między innymi Emil Dyrcz, który specjalnie z Wiednia przyjechał tutaj na te zawody. Emil Dyrcz startujący także w zawodach mistrzowskich, skokach narciarskich w Polonii. On ma numer 35, oprócz niego Kamil Bywal 61, Mateusz 62, 63, Bartłomiej Marsza 64, Dawid Kaszuba i 65 numerem Adam Kobyłka.
Tutaj proszę zwrócić uwagę, że ze Skawicy jest tylko Kamil Bywalec, natomiast pozostali to gościnnie odwiedzający nas, startujący dzisiaj zawodnicy. Brawo! Jak się pięknie wybronił! To jeszcze był zawodnik tej poprzedniej kategorii z numerem 24, Rafał Zastawski, który tutaj z ogromnymi problemami dotarł do Skawicy. Na początek ślubu tam został wysadzony w białce, dzwonił do organizatorów, z tamtej przywieziony, no i wreszcie mógł skoczyć Rafał Zastawski z Lublina. Czekam na potwierdzenie. I proszę zwrócić uwagę, co to znaczy tacy organizatorzy, którzy udali się, którzy postanowili mu pomóc i wesprzeć, przywieźć, zadbać o to, że dobra, jesteś ciut późno, ale ta chęć, ten zamiar, ten zapał, by wystartować, jak najbardziej został wsparty. Jaki wynik? Dziewczyny czekają? Zaraz ich wyprowadzę. Ile? Jeszcze czekamy, no widzicie, drodzy Państwo, są jednak emocje. Ten chłopak to tak naprawdę chyba musi zacząć pisać. Może jakiś pamiętnik wspomnieniowy od dzisiaj. Taka inicjatywa gdzieś obudzi w nim chęć, by na lata zostało to w pamięci nie tylko jego, ale i może potomstwa. 25 metrów, pięknie. O, przepraszam, tu dziewczyny poprawiają, że jednak 24. Dobrze, bo gdyby ktoś notował, to proszę nanieść tę poprawkę. A my czasem wracamy do tej kategorii. Open. Open. Z numerem 61 właśnie Kamil Bywalec skoczył. Kamil Bywalec, czyli numer 61 i 18,5 metra. Laki Lu, Łukasz, musicie troszkę się odsunąć, bo ja nie widzimy, wiesz? A gdzie jest Ajumi? No i teraz zobaczymy, to kolejny pokona ten dystans, czyli zobaczymy, czy jednak Emil Dyrcz, o którym przed momentem kolega wspomniał, to jest fantastyczny, zamiłowany Polak, który tak naprawdę z Wiedniem jest związany, tam przebywa ciągle, dba, kultywuje nasze kultury. Oczywiście to pokonanie trasy pocztowy, taki konkurs, tak? Tak jest, bieg pocztyliona. W powiecie suskim to właśnie Emil Dyrcz prowadził na nasze tereny. A dzisiaj zobaczymy, jak się prezentuje także podczas konkurencji skoków narciarskich. Jaka chwilowa przerwa. Sędziowie nam nie dają znać, o co chodzi. Skoczkowie, widzimy, są tam na górze. Kamilu, chodź tutaj do nas. Proszę cię, powiesz nam, jak było, jak oceniasz ten skok. Bo to są naprawdę wielkie emocje. Przepraszam. No, właśnie. Emocje, to miałeś emocje. Dostanie w głowę miałeś. Takim sprzętem to na pewno. Jak było? No ja pani powiem tam, jako zawodowy skoczek, od 4 razy skoczyłem, no to myślę, że okej. To był 4. raz. Ja myślę, że trzeba to zacząć dziś notować. Co pan o tym? No będziemy zaliczali jako profesjonalistę. Brawo, gratuluję jeszcze raz, bardzo się cieszę, że z taką radością podchodzi pan do tych startów. Drodzy Państwo, nie można, zakaz zjazdu tutaj. Co by było, gdyby dziecko wjechało wprost pod osobę, która skacze? Tutaj nie wolno teraz zjeżdżać, bardzo prosimy, to jest zbyt niebezpieczny moment nieuwagi i może stać ci naprawdę nieszczęście. Absolutnie się nada, ja nie zgadzam. Gdyby panowie drodzy widzieli, że jakieś dziecko chce tu wystartować, proszę mu nie pozwalać, a jak nie zdążycie, to ja tam dobiegnę. Przepraszam, to, bo my to jesteśmy z tego Lublina, nie, Rafał? Tak, to, tak. Czy to będzie jakaś druga tura, czy jak? A, druga seria będzie. Aha. Teraz już iść na górę, czy jeszcze nie? Nie, spokojnie. Wiesz, w przerwie będzie tutaj zjazd na Byleczym. Dziś będą skakały na skoczni K5. Aha. Tam jest skocznia K5. Będzie coś tam, ten zespół wyrównany, prawda, i tak dalej. Dziewczyny, spokojnie, macie tutaj informację, czyli do tej pory za ile to gdzieś mi, bo żeby ja 18,5 metra po nim Mateusz zapowiadać się przeskoki, tak? Bo to nie, też tak jakby spóźniony był i nie zdążyłem tam zrobić filmu, nie? To ale to spokojnie, bo my nagrywamy na żywo. Tak? Lecą na żywo skoki na sucha24.pl, także... No powiedz mi, no i jak było? Gdzieś, tak? I na YouTubie też puszczamy na żywo. Pierwszy raz na tej skoczni.
małe doświadczenie ogólnie mam. No i fajnie. To ty tak miałeś ten problem z dojazdem? Tak. To ty miałeś ten problem z dojazdem, tak? Tak, to ja. O której wyjechałeś rano? O 5:00. 00. Wyobrażacie sobie, drodzy Państwo, o 5:00, to o której wstałeś? O 4:00. Jeszcze w przesiadku. Gdzie była przesiadka? W Kielcach. A powiedz mi, jak planujesz powrót do domu i kiedy? Dzisiaj tak, też pociągiem. O której masz odjazd? 17:48. No dobrze, dobrze. To jak w razie czego ja też jadę do Makowa, to w razie czego cię podrzucę. Dlatego, że ten, naprawdę jestem pełna podziwu, ta podróż tyle godzin. To jest prawdziwy wyczyn, poświęcić go od świtu, jeszcze z takimi emocjami, z problemami z dojazdem już. Czyli rozumiem, że wysiadłeś w Makowie czy na Białce? Nie, w Juszczynie. W Makowie. W Makowie. Juszczyna na nogach żeśmy szli na... A do Juszczyna szliście na nogach? Nie, z Makowa szliśmy tutaj, bo bus nas tak się zignorował, także chcieliśmy pójść, dojść piechotą, ale no, udzielono nam pomocy. Tata? Tak, i menadżer jednocześnie. Widzicie, drodzy Państwo, i to jest podstawa. Tata, jednocześnie menadżer, jednocześnie przyjaciel, ktoś, tak, na kogo zawsze można ufać. I to jest też taka podpowiedź dla tatusiu. Cudownie jest być takim wsparciem na różnych płaszczyznach dla twoich skarbów, niezależnie od wieku, bo ty, ile ty masz lat, jeszcze musisz mi powiedzieć, bo jak przyjechałeś, tak, przyszedłeś tak późno, już nie zdążyłam cię dopytać. 17. No, czyli tatuś jeszcze masz ho, ho, ho. Do dorosłości prawie 2 lata. O, jest skok, troszeczkę emocje wielkie. Co się działo, bo ty widzisz od góry. Tutaj proszę Państwa, prosimy o krok w bok, żebyśmy mogli widzieć od początku startu. Cześć, wyskakał Mateusz Rzucki, 18,5 metra, a teraz wzięliśmy Bartłomieja Marszaka ze Zgierza. Oj, potrzebna jest mocna pomoc strażaków. Ale mamy nadzieję, że Bartek będzie mógł w drugiej serii się tutaj zaprezentować i może jeszcze lepiej, tym bardziej, że prowadzi 21 metrów zapisanych na konto Bartłomieja Marszaka ze Zgierza. No drodzy Państwo, nie wiem, czy sami też zwracacie na uwagę, OSP to jest taka mocna ekipa, która zawsze służy pomocą przy różnych sytuacjach i tych imprezach sportowych jest po prostu... To nie, że jest rada sejmiku. Ta później. Napiszcie na kartce. Natomiast jest problem z powstaniem, więc. Witaliście księdza proboszcza z Świny? Nawiązywanie, witaliście. Co trzeba napisać, wiesz? Napiszcie. O, tyle cierpliwości, nie spieszymy się, tak aby wyczuć, na ile to ten uraz uniemożliwia taką samodzielną formę przemieszczania się. Brawa, drodzy Państwo, musicie troszeczkę dodać tego powera, pokibicować koledze. Co napiszesz? Co ty napisałeś? Nanuta kawa. Kawa. Rada Sejmiku Wojewódzkiego. Tak. Marcin ze Marcin przyjechał. Przepraszam, przyjechał do nas ze Zgierza. 21 metrów. Widzę, że jednak kosztowało sporo. Czyli tak się siedzę? A jednak potrzeba troszeczkę się skoncentrować. Tymczasem kolejny zawodnik spokojnie pokonał dystans. Dawid Kaszuba. Bystrzycy. 24,5 metra, brawo. Minionek jest. No później, to później powiem. To później powiem. Minionek, widzisz? Masz Bogdana? Ej. Minionek czeka na wszystkie dzieci. To dam za chwilę. Dobrze, czekamy aż kolejny zawodnik przygotuje się do startu, bo w tej grupie ostatni, jeszcze przepraszam, mamy dwóch zawodników, Adama Kobyłkę i tego, o którym wspominaliśmy na początku, Emila Dyrcza. Czemu nie ma tu drugiej idei? Pięknie się wybroniła, ach, troszeczkę zabrakło, ale pięknie. Dystans pokonany to 21 metrów. Było fajnie, miło, dziękuję.
Ja nie wiem, ja nigdy nie skakałam. Ja tak naprawdę nawet na rowerze boję się jakichś takich skoków. Nawet na nartach jak jeżdżę, to wolę tak łagodnie jak emerytka. Ale powiedz mi, nie uważasz, że teraz przed tą kolejną turą powinniśmy troszeczkę przygotować ten teren? Bo ewidentnie to jest punkt, w którym prawie każdy zawodnik ma problem z lądowaniem. Tutaj na pewno ja przygotowuję każdy zawód z Kawicy, czy przed konkursem, także przerywam teraz, bo właśnie Emil Dyrcz jeszcze skoczył. Chciałem powiedzieć ustał, ale nie, ale macha tutaj do kibiców, że jest wszystko w porządku i w tym momencie zamykamy kategorię Open. Czekamy jeszcze na wynik Emila Dyrcza. Tutaj jest 10 metrów, a zatem ten lot był taki szybki, ale dość krótki, ale szczęśliwie udało się. Brawo! Brawo Emilu, brawo! Także w kategorii Open pierwszej serii na pierwszym miejscu Dawid Kaszurba, 24,5 metra. Miejsce drugie ex aequo Adam Kobyłka oraz Bartłomiej Marczak. Ex aequo także będziemy mieli na miejscu czwartym Mateusza Reszulskiego i Kamila Bywalca. No i miejsce szóste Emil Dyrcz. No to będzie dalej, bo nic nie robi i tyle. Ja mam taką prośbę, proszę dwóch silnych mężczyzn ze straży, aby zjawili się tutaj, mamy dość mało prośbę. A tymczasem, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, jest to takie cudo, takie żółte cudo dla tych małych skarbów. Gorąco zachęcamy, aby najmłodsi już teraz podeszli. Kurwa, normalnie siedzę. To ej, ja się boję. Ja się boję takich, ja się nie chcę. Dziewczyn przeszkadza. Straszę, że mnie zbił. Koniec. Po kolei od tego najmłodszego. Ja wiem. Ja się piwa wezmę, bo to jest piwa. Wszyscy przeszkadzają, wiesz. Tak, tak, i był. Zawodnik na małej stopie. A Karol ma regnie z kakao? Dwóch? Znaczy tak, ale są dwie serie. No, ale będzie druga seria. Będzie, będzie. Teraz to, teraz te dzieci. Teraz dzieci. Dzieci, zaproś dzieci. Drodzy Państwo, będzie czas na to, by te najmłodsze nasze skarby wystartowały. To będzie, uwaga, uwaga, pierwsza dziewczynka dzisiaj, Natalia Szymańska. No i potowarzyszy, ja raczej porywalizuję z nią, Leon Ruszkiewicz. Chodźcie, drodzy Państwo, trzeba tutaj mocno pogipsować, no bo słuchaj, no. Przyzwoicie, to pierwsza i jedyna dziewczyna, która dzisiaj startuje. Chodź tam. Ta się latają kariery. Chodź tam, a to będzie chodź. Skocznia K5. Ta skocznia tutaj wybudowana specjalnie właśnie takie zawody. Mało tego, to są zawody o puchar Kamila Stocha. Tymczasem jeszcze tam na dole strażacy udzielają pomocy. No, jeden zawodnikowi, który ucierpiał w tej pierwszej serii. I za chwileczkę Natalia Szymańska ze Starej Kamienicy, a po niej Leon Ruszkiewicz ze Skawicy. Natomiast drodzy Państwo, jeżeli tylko jesteście przygotowani, chętni do udziału w tej rywalizacji zjazdu na byle czym, to także prosimy się już powoli przygotowywać, tak aby wystartować umiejętności. A my tymczasem przechodzimy tam do tych naszych najmłodszych startujących. Proszę. Zobaczymy, jak sobie da. Patrzcie, gdzie moja. A, oj.
tu teraz. No, powiedział ci wystarczy. No i jeszcze druga seria, oczywiście tutaj widzę, że już pięknie przygotowana na ten skok o złoto olimpijskie. Posłuchaj, Kumulewno, ty się niczym nie denerwuj, podejdziesz, weź sobie to, bardzo głęboki wdech i wydech. Niczym się nie stresuj, tutaj będziesz dopięta, zabezpieczona. Teraz na byle czymś najważniejsze. Weź sobie taki głęboki wdech, spokojny wydech, niczym się nie stresuj, bo ja wiem, że to jest zawsze taka trema, tak wiele osób wszyscy obserwują. Jak już się tak spokojnie ustawisz, to zrób to z taką radością. Bez stresu. My mocno cię kibicujemy, ty ostrożnie dasz radę. Uwaga, drodzy Państwo! Właśnie, kibicujemy! Tak, żeby Natalia czuła, że jesteśmy z nią! Ruszyła, ruszyła! O! Oj! No i brawo! Była odważna! Pokazała, że nie ma... Pięknie, uśmiech, nie ma tutaj jakiejś przewagi stresu. Tak jest sport, czasem się uda, czasem się nie uda. No i teraz pięknie, pięknie, teraz jeszcze jeden raz Leon nam zaprezentuje. Leon, dla ciebie też taka uwaga, spokojnie, bez stresu, mocno cię kibicujemy. Jeszcze musisz chwilę poczekać, bo pan tu spójrz, jak kontynuuje, poprawia. Tę trasę, tak aby, zwłaszcza w tym ostatnim momencie, kiedy nachodzi nadejście do skoku, żeby nie było zbyt dużego nasypu śniegu, pięknie przygotowana trasa. No i spokojnie, już jesteś przygotowany, jeszcze moment. On wygląda na narciarza. Leon ze Skawicy ma to na pewno wielu znajomych. Przyjaciół, sąsiadów. No i spokojnie teraz rusza! Brawo! Tutaj bardzo piękny, w zasadzie to jest sama końcówka, kiedy było widać tą przewagę. Zobaczcie, drodzy Państwo, na co warto zwrócić uwagę. Ten ciężar i panowie, jak będziecie teraz skakać, idzie na przód. Stopy, kolano, no witam cię kochana, tydzień. Popatrzcie, jaki to jest cudowny dzień, wiele osób nas odwiedza. A czy ty kiedyś pozwoliłaś sobie na jeździe na rowerze, ale taki sport letni. Zaczynamy od roweru. Tak, zaraz będzie na byle czym, czyli widzicie, nie ma tutaj fajnej odpowiedzi. Tak. Teraz jazda na byle czym, a zatem bardzo proszę wszystkich widzów, aby się tutaj przemieścili do góry, tak aby nie kolidować miejsca startu i także tam na mecie. I teraz słuchajcie, drodzy Państwo, no jeszcze ciebie nie pytałam. Piłka nożna jest w twojej lewej ręce, w prawym palcu. Dobra, ale masz radę? Może tu zaraz na byle czym będzie. Tak, próbowałem. Próbowałem sprawić, że wyszedłem na tą skocznię tam na górę i popatrzyłem na górę. Już nigdy nic nie założyłem. Strach potężny. Podziwiam tych wszystkich, którzy skaczą. Są za tymi medalistami. Gratuluję im. Ja nie miałem odwagi, nie zrobiłem tego, chyba już nie zrobiłem. I witam w klubie, ja też niestety leń wysokości się odzywa. No ciebie kochana nie będę pytać, bo ja zapytałam o rower, ale nie jest już brnęłaś, to ja już nie będę pytać o skoki narciarskie. Bo rzeczywiście no, była tutaj tylko jedna dziewczynka, która na tym małym dystansie brała udział, natomiast tak to do mnie mężczyźni. A teraz jazda na byle czym, już patrzę na listę, już patrzę na ściągę. Drodzy Państwo, zaraz startujemy. No i drodzy Państwo, mamy tutaj 5 zgłoszonych zawodników. Julia Karcz ze Skawicy, Oliwia Dyrcz także ze Skawicy, ale mamy też Maćka Sale z Juszczyna, Oliwkę Kujak z Makowa Podhalańskiego i zawodnik także ze Skawicy, Oskar, przepraszam, Ksawery, Karol, albo Karol Ksawery, tak jest napisane. A
Tak, to dwaj bracia, czyli widzicie, drodzy Państwo, jeszcze lepiej zrobiłam imię i nazwisko, to dwóch młodych mężczyzn. Bardzo proszę, przygotujcie się tutaj do startu. Zobaczymy, w jakiej formie zdecydowaliście się. Zobaczcie, jest tu ten wóz pięknie przygotowany z takiej obudowy, no po prostu prawdziwe BMW. Gienek, ale ta kolorystyka, ten układ, ta praca, no jestem przekonana, że tutaj się połowa rodziny zaangażowała, żeby przygotować ten sprzęt. A jaki masz tu fantastyczny dojazdy. Kto ci przygotował ten szybki, super szybki sprzęt? Mama, pięknie. A ty będziesz startować sama czy z bratem? Sama. Rozumiem, że lubisz zimę i lubisz śnieg. Tak, to kiwanie głową potwierdza, że bardzo lubi. No i czekaj, skupię, bo ty startujesz tutaj tak, jak teraz jest przygotowany? No to na pewno będzie bardzo szybka jazda. Bardzo proszę, aby rzeczywiście zachować tę odległość, nie ryzykować takim bliskim kontaktem. Jeszcze mamy tutaj jakież piękne saneczki. Podjedź bliżej, tak aby Państwo mogli podziwiać. Ale rozumiem, że razem startujecie. Jesteście siostrami czy koleżankami? Koleżanki. Przyjaciółki, koleżanki. Chodzicie razem do klasy? Tak. Do której? Szósta. No pięknie. Ale jaka ładna ozdoba. To same czy wam mamusie pomagały? My dzisiaj rano podjęliśmy naszego. No i popatrzcie, jak dziewczyny się zainspirowały. A wy startujecie? A proszę powiedzieć, czy to ten piękny sprzęt to wasz? Kto przygotowywał? No pięknie, ale to były potężne pudła. Musieliście mieć jakieś konkretne zakupy w domu, które potem jeszcze jako opakowanie przydało się do wykorzystania. Dobrze mówię? Pięknie. A tutaj rozumiem, będą mocno trzymane kciuki? Tak, trenerem jestem. Trenerem, brawo. I dużo czasu poświęciliście na przygotowanie się? Same dzieci, to wczoraj od wieczora. Widzicie, drodzy Państwo, ktoś mówi, że potrzeba wielu tygodni, miesięcy na treningi, na próby, a tymczasem, no żebyś Pan mi to robi o tej porze, teraz w tym miejscu, kiedy to od razu budzi potrzeby fizjologiczne, podjedź tu chłopie do przodu. Drodzy Państwo, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, a na pewno nie teraz, spójrzcie. No czyż nie kusi, co by na tym kusza? Czekajcie, czekaj. Powiedz mi, Sandie. Ty już samodzielnie zasiadasz na takim tronie? No cudownie, czyli rozumiem, że się w ogóle nie boisz. No widzicie, co? Czyli się nie boi, jest pełen przygotowany tutaj sprzęt. Coś tam cieknie, tato, ty. A, rozumiem, czyli nie obawiać się, dobrze? Mam tutaj taki zjazd, to proszę dopisać jeszcze, kto jest chętny, ma ostatnie momenty, żeby to zrobić. Sprawdzimy, na razie mamy tych pięciu zawodników, teraz jeszcze jeden się dopisuje. No powiem szczerze, nasuwa mi się tyle, że jesteś... Jeszcze mam takie pytanie. Czy ty tę toaletę przygotowałeś wcześniej, czy to jest ta spontaniczna decyzja, że 5 sekund temu stwierdziłeś, dobra, syn startuje, wyrwę tę toaletę? Na pewno dzisiaj rano startować, to wiem, że będzie na tygodniu jechał, no i tak 5 minut. A myślisz, że mogę zapytać, skąd ją wziąłeś? A żona wie? A tak. A czyli już spróbowałaś do łazienki, dobrze? A? W łazience nie było. No dobrze, drodzy Państwo, to ja teraz kibicuję, żebyście naprawdę doskonale pokonali ten dystans. Czy będziesz jakoś asekurował syna? Pojadę z nim. Doskonale, ja bym to wskazywała, bo jest to naprawdę prawdziwy, ostry sprzęt. Te elementy tutaj są mocno przytwierdzone, więc mam nadzieję, że nic nie będzie zagrażać. A teraz zobaczcie, co się tutaj coraz bardziej zbliża. Musimy się znowu przesunąć troszeczkę, bo mamy kolejną startującą chyba ekipę. Czy to jest... No i to nie tylko zgodny sprzęt, prawdziwa. No nie mam, że gdyby jeszcze było przed świętami, to powiedziałabym, że Mikołaj gdzieś dosiada się. Ten renifer już czeka na start. Przesuńcie się, moi kochani, dwa kroki
stojąc twarzą w ten sposób w lewą stronę, bardzo proszę tak, aby zwolnić troszeczkę miejsca, bo mamy jeszcze tych zawodników, którzy oczywiście w tym samym momencie, proszę mi powiedzieć, startujemy wszyscy razem, bo nie ma tutaj tych uszczególnionych takich detali, czy na czas, czyli każdy po kolei, tak będzie bezpiecznie, bardzo dobrze, każdy osobno, a zatem według listy, czy już jesteśmy gotowi, już możemy zaczynać? Jesteśmy gotowi. A zatem proszę Państwa, jako pierwsza występuje Julia Kart i Olivia Harek ze Skawicy. Tak pięknie. Marek, przepraszam, Marek. A zatem same dziewczyny przygotowały sobie ten piękny wóz. Ozdobiły, jak same zauważyły, robią to nawet. No to słuchajcie. A my, żeby im mocno podkibicować, może tak swoimi imionkami, Olivka i Julka, mocno trzymamy kciuki, stał! Zobaczcie, jak pięknie razem odpracowały sobie, pomogą pokonać tak, brawo! Olivka to bardzo walentynkowo, bardzo przepełnione tym tęgłowym ciepełkiem. Przy okazji przypominam Państwu, to jest dodatkowek, warto o ukochanych osobach pamiętać. A teraz kolejni zawodnicy Olivka Dyrcz i Adrian Zając. Do startu ten wóz gotowy. Wszystko opracowane tak, że w dniu wczorajszym zabrali się za przygotowanie tutaj oprócz tej technicznej strony artystycznej. Ozdobili cały pojazd, tak aby nikt nie miał wątpliwości, jakim wozem, jakiej firmy będą tutaj zaraz kierować. Jesteście przygotowani, tak? No to bardzo proszę, aby jakiś mężczyzna jednak tutaj podszedł do mnie i był tym, jesteś tutaj, się skrywasz, będzie zaraz start, tylko ty czekasz tutaj na tym swoim wozie łazienkowym. Na razie to Bębułek, Jenek ze Skawicy wystartuje, jesteście gotowi? A, no oczywiście, jesteście gotowi? Jeszcze nie, dobrze, oczywiście, tutaj wszystko musi być doskonale przygotowane, tak? No to co? Uwaga. A pan ci ma narty. Pan w kieszeni. No. Ruszyli pięknie. Wszystkie strony. Brawo, jaki dystans. Ze spokojem, równowagą. Tutaj nie było nawet jednego momentu zachwiania. Równowagą. Tu wiesz, Emil skakał. Ja cię kręcę. Trzecią startującą osobą będzie Maciek Sala. Maciek z Juszczyna, zobaczmy, na czym ty jedziesz, skarbie? Ja tutaj tak patrzę, dopatruję. Maciuś, tam proszę bardzo, ten uśmiechnięty chłopak, nic nie podrobił, ale tak naprawdę zachować chce tempo. Jesteś gotowy? No to uwaga, start! I ruszył, zobaczymy, czy utrzyma równowagę, czy nie wypadnie, czy jednak gdzieś... Dobrze! Ustał! Było mocniejszym sprzętem. A ty jacieś górole. I pokonali ten dystans troszeczkę dalej. Czwartą osobą startującą jest Olivka Fuller. Przyjechała z Makowa Podhalańskiego. I powiem szczerze, ta nazwa jest dość wymowna. Ja myślę, że sam tu nie jeździ. Nie no, tak jak powiem, żeby nie było. O, ty na przyszły rok muszę ty zrobić jakieś maszyny. Ten lekko włoskawy akcent może będzie lepszy. Dziewczynka jest gotowa. Te pojemniki służące do czyszczenia różnych niepotrzebnych elementów. Widzę, że są bardzo wykorzystane. Zatem Olivko, start! No i zobaczcie, wydawałoby się, że na takim prostym, śliskim materiale jest łatwiej, a musiała się tutaj brawo, mocno zaangażować i udało się. Pięknie czopkowała tę kurtę. Za wolną Polskę ze Skawicy wystartuje Karol i Xavery. Pięknie. Wszystko zdobione. Tutaj mają nawet taki naturalny element
który zmiękczy troszeczkę te sanie, no i na element narodowy dołączony do tego się, zatem gotowi, start! O, flaga. No jak pięknie, tutaj sobie jeszcze dzieci same sterują, trzymują równowagę, udało się, udało jeść. Brawo! Pięknie, teraz trzeba, to już musi się tam szybko przenieść, pomóc tym skarbom. A wracamy do kolejnego zawodnika. Tym razem to będzie Kiwel! Czekaj, czekaj. Rozumiem, że nie będziesz startował sam. Tutaj jest typowo męskie. Start weseli! Matko święta, szczerują! Częściowo! Ale utrzymał się! Dodam nim jezowy! Ojej! Poszły siki! Pięknie, panowie! Pięknie! Dużo się zamontowało! Teraz! Ci miało lać z tyłu! O kurde! O kurde! Mamy jeszcze siódemkę, ale siódemka w takim razie poczeka, a ta wspaniała... Ze styropianu tak ledwie, jak się to wy... Jak się wykąpiło, to się rozleci. Kazimierzu! Tu musiała nam się wbijać do tego. Kazimierz, tu by pasowała wymrótka. Gotował zadowolonego, a teraz proszę. A, to ty tylko go przesuwasz, bo ja tu nastąpię, mam ciebie podanego. A powiem szczerze, brzmi bardzo znajomo. Mam nadzieję, że ta klasa będzie dla was równie przyjemna i łatwa jak dla pozostałych startujących. Czy renifer jest gotowy? Jest gotowy, a zatem jeszcze powoli, jeszcze chwila, bo to jest jeszcze jakiś element dodatkowy. Uwaga, tutaj jakieś ciepełko, jakieś blaski, zaraz zaczną rozbrzmiewać jeszcze dodatkowe dźwięki, ja już to widzę, drodzy państwo. Mocno trzymamy kciuki, nie Marcin, temu reniferowi ta potyłka najszczęśliwa. No to jeszcze ostatnia szansa, czy Sianowóz się tu gdzieś pojawi? Nie widać, a zatem... To jeszcze chwileczkę poczekamy, bo okazuje się, że jeden ze startujących przed momentem musi z powrotem wrócić to do nas, by móc zasiąść na tym Sianowozie. To jeszcze momencik, jeszcze chwila. Oj, ostatni jeszcze start przed nami. Brawo, brawo, brawo. Słyszałam, że Sianowóz czeka na ciebie. Chodź tu, mój drogi, chodź i wyjaśnisz tę kwestię. Sianowóz, ponoć czeka na swoją obecność. Sianowóz. Zdajcie mi zjeżdżać na workach. Zapraszamy tutaj pana Boskiego, mają kawę na nosejniku, nie ma poszatę, pająka. To jeszcze ktoś chciał zjeżdżać na śniegu. A zatem, drodzy państwo, ja wam powiem, to jest tak, kochana, i bardzo dobrze, że nie masz okularów, bo ich nie stracisz, nie rozbijesz. Proszę, no to te, uwaga, uwaga, to będzie naprawdę bardzo odważna kobieta, która jako pierwsza, a, ale to będzie w ramach rywalizacji równocześnie. Oj, 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 to już wymaga naprawdę prawdziwej. Jeszcze dzieci, proszę tak dwa kroki się odsuńcie, bo jak tutaj...
Jak senator, jak nasza posłanka, jak te wszystkie władze będą zjeżdżać na tych workach, to trzeba się lepiej odsunąć, żeby nie doszło do jakichś otarć. Bez podtekstu ja sugeruję, że lepiej tutaj bezpieczne miejsce zająć. No, ładnie, ładnie. Tutaj jeszcze zapraszamy. Oczywiście nie ma takiego poddawania się. Jeszcze trzy wozy czekają. Bardzo proszę. No właśnie. O, brawo, brawo. Ale gdzie jest nasza cudowna wicewójta? Mąż tam jest, chodźcie, chodźcie. Nie uciekniesz z tego. Pięknie jesteś przygotowana, sportowy strój. Gorąco zapraszamy. Chodź tu, chodź tu. O, czekaj, tu. Siadaj, siadaj. Tak, siadaj, siadaj. Będziemy mocno kibicować. Tak. Uwaga, ja mam taką propozycję. Słuchajcie, trzymacie mocno kciuki? Jest ktoś, komu życzycie, żeby był jako pierwsza, bo jako pierwsza? No to zaraz się okaże, czy się uda. Przygotowani? Do startu? Start! Ruszyli! O, widzicie, nie jest tak łatwo. O, wydawałoby się, że na takim borku to się tak suwa. Brawo, kochani, brawo! Wiesz, ty tak poleciała szybko do przodu! No to myślę, że to teraz zapraszam dzieci, drugą, które zrobimy, żeby takie małe skarby sobie wystartowały. Tak, chodźcie dzieci tutaj na tym borku, będziecie mogli sobie zjechać, troszeczkę się pocieszyć. Zaraz przejdziemy do tej drugiej tury skoków, ale zanim to jeszcze trochę radości, trochę rozgrzeć się trzeba. Woreczki jeszcze są wolne. No kochana, powiedz mi, jak było? Czy to był twój pierwszy raz? Tak. No i zobaczcie, kochani, a proszę powiedzieć, no pan to jest wysportowany. Proszę panią, jestem tutaj stałym uczestnikiem tych zawodów. Na workach. No pięknie widać, bo to było widać, że pan jest już po prostu przygotowany. Nie wyszło, bo byłem ostatni. No ale start piękny, profesjonalny, wspaniale, gratuluję. No i teraz uwaga, uwaga dzieci, jeszcze żeby nie wpadać na siebie. Tutaj narciarza prosimy. Ostrożnie. Dzieci wystartują, zobaczymy, jaki będzie teraz efekt. Uwaga, 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 jeszcze moment, jeszcze się przygotowują. Gotowi? Do startu? Start! O! No i też spójrzcie, nie jest tak łatwo się na tym worku przemieszczać. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ciężar nie idzie za bardzo, idzie za bardzo do przodu, nie do tyłu, ale pięknie. O tak, że dużych nie było. Brawo, brawo. Teraz prosimy o taki element muzyczny. Kto jeszcze chce, to niech sobie podjeżdża, a za chwilę wracamy do skoku. Yes. 17. Mateusz z Zaboi, 20. Paweł ze Skawicy, 20. I Kacper ze Skawicy. Pięknie, 25 metrów. A zatem widzę tutaj ognista walka o to miejsce pierwsze i w kategorii Open. Adam z Legionowa, 21 metrów. Dawid Bystrzyca, 24,5 metra. Pan Marek i Mateusz niestety ze Zgierza i z Łodzi nie wystartują w drugiej turze, ale będzie Kamil ze Skawicy. Do tej pory pokonał dystans 18,5 metra. I wreszcie Emil z Wiednia, który za pierwszym razem pokonał 10 metrów, ale my już tu mocno trzymamy kciuki, zobaczymy, ile będzie w drugiej turze. A zatem proszę o sygnał, dziewczyny. Ruszamy, czy jeszcze chwilę? Jeszcze chwilę, czekamy okay. Na sygnał. Bardzo prosimy, drodzy państwo, chodźcie bliżej, ustawcie się. Mam nadzieję, że wszyscy się rozgrzeli. Tutaj mamy sygnał, że są gotowi, a zatem jako pierwszy Karol Marek z Skawica.
Pierwsza tura 15. Teraz zobaczymy, ile się uda. Czy to będzie piękne lądowanie? Czy ta piękna figura, kiedy jedno kolanko lekko uchylone, druga noga troszkę do tyłu, wyprostowane plecy. No i będziemy patrzeć, jak mu się uda tym razem. Poczekaj. Coś możesz powiedzieć? Karol Marek, nasz jedynak w kategorii junior do lat 15. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w tej kategorii no, będą zawodnicy, którzy będą również z nim rywalizować. Aczkolwiek wiadomo, co przecież nie. Karola Wina, pierwsza seria. I 15 metrów mieszkańca z Skawicy. Czekamy teraz na to. Jest Karol! Oj. Czekamy na ten sygnał. Karol jest ok. Unieś kciuk do góry, że jest wszystko w porządku. Tak jest, wielkie brawa dla Karola. Dwa kciuki pokazał, dobra. Czyli pokonał, to ten upadek nie był bolesny, no to są emocje, tak jest. Drodzy Państwo, jak wiadomo... Jak pan zwrócił uwagę, bo ponoć mnie przed tym, żeście nie czytali, Piotr Dyrcz, jak oceny. Skakałem. Ta odległość oraz styl warunkują, ile punktów zyska ten zawodnik. Zaraz zobaczymy, dobra? No i zobaczymy, ile? Pięciu sędziów już debatuje, już liczy, już nam zaraz da sygnał. I zdobył również druga piętnastka, zatem łącznie ma 30 zdobytych punktów. Brawo, brawo, brawo. 37. No i teraz wchodzimy do kategorii od 16 do 24 roku życia. Jako pierwsza wystartuje dwunastka, jako... Jest pan wpisany. Jestem? Był wpisany. Malanowski chciał, ale nie jest było, nie było mówione. Pięknie, to możliwe, pięknie. Nie wszyscy byli mówieni, no, ale okej, okay, a teraz będziemy. Idealnie, wyfrunął. Wylądował! Ciężkie warunki są, bo najazd jest ciężki, wiesz, ja nie umiem jeździć w takim najeździe. Ja jeżdżę w szynie, w torach, nie było kwalifikacji, kolejność zapisu decydowała o kolejności startowania. Musisz pilnować narcz, żebyś się zmieścił w torze i to jest przerąbane. Teraz te dwie serie konkursowe zadecydują, jakie zajmie miejsce. Pięknie, Jakub teraz 18,5 metra, łącznie zyskał 39,5, a już mamy, proszę bardzo, Łukasz Wilk z Nowej Dęby pierwszym razem zdobył 18,5, a teraz czekamy 19,5. Pięknie, a zatem lepiej zobaczymy, ile w sumie dziewczyny policzyły. To jest 38 punktów. Brawo! Już jest w powietrzu trzeci zawodnik, usta, udało mu się. A to był Jakub Stopka z Zakopanego. A to, że był upadek teraz już tutaj na tej odległości, to już jest nieważne do końcowej klasyfikacji. Jakub Stopka z Zakopanego, 20 metrów, łącznie 38 metrów. Nawet po tych trzech skokach na prowadzeniu Jakub Malanowski z Krakowa, 39,5 metrów i ex aequo Łukasz Wilk oraz Jakub Stopka. Metrów 38. Brawo, brawo, już czekamy, zaraz będzie kolejny startujący, tym razem to Rafał Zastawny z Lublina, to ten, który pokonał ten dystans od świtu. Tyle energii, tyle mocy, ojciec tu na pewno mocno kibicuje, my też kibicujemy. Liczymy, że to będzie piękny skok, mocno trzymamy kciuki, już zaraz przed nami będzie ten start, patrzymy, oceniamy. Zobaczcie, jak pogoda cudownie się uspokoiła, był moment, że wiało. Leci już go gdzieś tam przecinia. Wow! Chyba jak najdalszy skok dzisiaj. Najdalej, pięknie, szybko, energicznie. A nie, to był Sebastian! Czekaj, Sebastian Kozina ze Skawicy. Pierwszej turze 25 Kozina. Metrów. Teraz mamy, zobaczymy, już czekamy na wynik. Nie wiem skąd znowu wkradła się ta. My numerami idziemy, a tu nagle zmiana, ale jest, dziewczyny czują nad wszystkim. 24 metry, tak? 49. 24,5 metra, zatem to oznacza, moi drodzy Państwo, że finalnie będzie na prowadzeniu. Ja go wstawiam, że zdecydowanie, 49,5. Pięknie, brawo! A tymczasem kolejny zawodnik. Daniel Pena. To jest wyjątkowo, teraz zobaczmy. Daniel Pena z Białki, pierwszej turze 22,5 metra, a teraz Daniel, zobaczymy, jaki dystans pokonał. Jeszcze moment, jeszcze podliczają, jeszcze chcą się upewnić. To jest moment niesamowitego napięcia, zwłaszcza dla nas, kiedy już ten kalkulator czeka. Wpisz sobie tutaj te 22,5 i zaraz zobaczymy,
ile do tego dodamy 22 metry. Pięknie, a zatem tak jakby to drugie miejsce już w twoich rękach. Zobaczymy, co będzie dalej. Łącznie 44,5 punktów. No i teraz metry tak dodane. Okej, ruszy, ruszy. Widzisz? Tak, trzymał się, brawo, brawo. Brawo. Zobaczcie, jaka siła, jak umiejętnie te nogi uniosły ciężar, to przeniesienie wagi naprzód zadecydowało, że się jednak utrzymał, nie było upadku, no i pięknie. Łącznie, bo pierwsza tura to było 6, teraz 16, 22, brawo, brawo, wesoła 17, pięknie uśmiechnięta z lubienia. No i teraz przed nami start 18. Wystartuje Maciej Luber ze Skawicy. W pierwszej turze zdobył 20 punktów. Leci, leci, leci. Zobaczcie je! Wow! Oj! Oj! Było troszeczkę bolesne, ale jest. Paluszek do góry, że wszystko dobrze, czy trzeba cię tam ratować? Jest okej! To się nazywa ten sportowca uśmiech, ta radość. No tak czasem jest. Ja mam nadzieję, że lędziwianie będą cierpieć, że pośladki też w razie czego ktoś się znajdzie, kto wymacuje, żeby nie było bólu. Mamy nadzieję, że taki uśmiech jak teraz będzie towarzyszył do końca. Brawo, gratulujemy. Łącznie Macieju zdobyłeś 41,5. Pięknie. Na razie trzecie miejsce. To trzecie miejsce już teraz jest twoje. Zobaczymy, co będzie za moment. A już startuje Filip Fujak. No oczywiście Skawica. Gdzie kibice? Gdzie te oklaski, gdzie to? Wow, o, leci, leci. Leci, popatrzcie, pięknie, utrzymał się jeszcze do przodu, tak. No to na to jest przyjemnie popatrzeć i ta prędkość, ta dynamika. 19 metrów pokonał, a zatem w pierwszej turze 18, co łącznie daje nam 37. Pięknie. Kolejny zawodnik z numerem 21, to będzie Kacper. Leci. Oj. Moje poświatki jest. Brawo, dziękuję ci za ten wskaźnik, bo moje ciało już nie wiedziało, czy kłaść się i płakać. Co za siła, co za moc. Pełna podziwu jestem dla tej energii. No i teraz mamy 23, 15, a zatem 35 metrów dla ciebie. Pięknie. A teraz szykuje się do startu Maksymilian Kugiel. Już będzie przed nami, już patrzymy. Te drzewa jakże pięknie zdobią teren, ale tak nam kurczę zasłaniają, że nie widzimy tych startujących w tym momencie, tej miny. Czy oni się idealnie przygotowali, czy poruszali tymi nartami, tak żeby równowaga była od początku, żeby nie było żadnego przyrzutu. Zobaczmy. Widzisz go? Widzisz, ty jesteś wyższy, masz ten wzrok doskonalszy, bo ja na razie jeszcze patrzę, te serce brzmi. O jest, leci. Jest, ja widzę, już ktoś tam frunie, oj! Ale bezpiecznie zjechał. Piękne, kręcone, ciemne włosy. Nie jedna dziewczyna takie chciałaby mieć, poszłaby do fryzjera. On ma wrodzoną tą urodę. Jeszcze, no, 11 to szczęśliwa liczba, no ale tak patrząc, 14, 11 to będzie 25 punktów. Gratulujemy, ale masz męską siłę, uchowałeś ten dystans taki, był troszeczkę bardziej sportowy. No i patrzymy, przed nami Antoni Bukowiec. W pierwszej turze 16 metrów. No i zobaczymy, co będzie teraz dalej ta szczęśliwa przed 20. A nie, na razie ta trasa musi być przygotowana. Zobaczcie, to jak rzetelnie podchodzą do tego organizatorzy, widząc, że jednak już rozrysowały się, wytarły się te szlaki. No, sędzia Krzysztof Kudzia. Sędzia Kudzia, toż to są siły i w ocenie, i w naprawie, i w takiej pielęgnacji, w dbałości o bezpieczeństwo. Zobaczymy, co teraz będzie. Mamy w tej kategorii jeszcze dwóch zawodników, a zatem za moment Antoni, a po nim Rafał z Lublina, ale jeszcze moment poczekamy. A zobaczcie w międzyczasie, panowie, tutaj ci szczęśliwi skoczkowie, którzy już patrzą, porównują teraz tych kolejnych startujących, ile uśmiechu na ich twarzy, ile radości. Chociaż te pośladki mocno wymasowane, gdyby tak sprawdzić potem, to pewnie nie jeden siniaczek się tam pojawi.
Widzisz, tutaj już jest ktoś tam się przygotowuje. Ja mam wrażenie, że te mięśnie już pracują. Bardzo ważne, weźcie głęboki wdech, nie stresujcie się. Teraz się już skoncentrujcie tylko na tym, że robicie to dla ukochanej osoby albo dla siebie. A my wam mocno kibicujemy, trzymamy kciuki. Bo przed nami Antoni! Leci! Oj! Antoni! Antonio Fredo! Ja bym powiedziała, że nie Fredo! Jest po prostu ogniście! Ileż to emocji? Dajesz radę, jak masz? Oj! A któż to tak wymknął się? 33 szczęśliwe! No, Jan Wiśnicz już mknie! Moment, poczekajcie, drodzy państwo, musimy mieć małe podliczenie. Bardzo proszę do naszych... 18,5. Teraz, ale sędziowie, jeszcze podajcie nam wynik Rafała z Lublina. Numer 24, bo to do nas nie dotarło. My dalej żyjemy w emocjach, nie wiemy, ile tych punktów ma. Halo, halo, Dudu. Halo, halo, chcemy wiedzieć. Numer 24, drugi skok. No i widzicie, co to znaczy? Ja teraz podziwiam tych wszystkich dziennikarzy, którzy muszą tak w światowej grupie przekazywać tak ważne informacje. Więc każda skuta leci. Leci! Jest! Oj! Bronił się, wyobracał z lewej na prawo, ale wstaje! Wstaje! Ta mina pokazuje, że jest dobrze! Pięknie! Ta 34 to Marcin Pater! Przyjechał do nas z Katowic. W pierwszej turze 23,5 metra, a teraz czekamy, ta druga seria 22, czyli razem 45,5, brawo! Kategoria Open to wiadomo, kategoria troszeczkę starszych, bo to od 25 roku życia to już seniorzy. No to my już jesteśmy poważnymi seniorami, prawda? Dokładnie tak, czasem Krzysztof Kudzia, sędzia, znowu będzie tutaj poprawiał zeskok, bardzo dobrze, bo widzimy, że to jest bardzo tutaj potrzebne, zresztą coraz więcej zawodników do końca tego rozbiegu już potrafi dojechać i oby tak dalej. A teraz jeszcze wykorzystajmy to, drodzy sędziowie, dalej nie mamy numeru od was, 24 z Lublina. Ileż on metrów pokonał? Bardzo prosimy, musimy to uzupełnić. A 34, 22, powiedz mi, jak ty się czujesz, bo ten twój ślizg był bardzo niepokojący. I ten nosek zaczerwieniony pokazuje, że troszeczkę doszło. Czy dobrze się czujesz? Ile widzisz, panuszku? 5. Bardzo, tu jeden, a tu 3, 4, bardzo dobrze, jest okej, dobrze, nie będę się tutaj denerwować. No i teraz nas... poinformują, kto dalej, według listy, jest! No proszę, Mateusz Palenica, ciche, pierwszy skoku 24 metry, a teraz 23, pięknie, spokojnie, z dynamiką, uśmiechem, idzie po prostu niczym taki... stary szef, który ten bucik idealnie przygotuje i teraz sprawdza, jak to poszło. Brawo. Łącznie 47 prowadzenie jak na razie. Punktów, co oznacza, że obejmuje prowadzenie. Piotr Dyrcz teraz. Teraz Piotr Dyrcz ze Skawicy w pierwszej turze 17 metrów. Zobaczcie, drodzy państwo, widzicie to? Jest już przygotowany. Czekamy na sygnał. Patrzymy, czy już wypruwa ten sygnał. Już słyszę. Dynamicznie, szybko, bezpiecznie. Te usta, grunże usta. Jaki to był dystans? Pięknie. Ten mężczyzna z uśmiechem na twarzy, powiem wam szczerze, kot, gdyby tak patrzeć, wiecie jak to jest, z każdą zmianą zmienia się kot. Niektórzy mają 20, niektórzy 30, no my już jesteśmy po 40, a ten nasz zawodnik po 50. I zyskał jak 14 metrów, a to łącznie 31. Upadek następnego startującego, a to Mateusz Mateja z Zawoi, pierwszej turze 20. Mateuszu, podaj ręczkę do góry, czy wszystko w porządku? Jest, okej. Uśmiech jest, kask gdzieś tam, raz, dwa, 3,5 metra dalej, ale jest. No i teraz proszę, zobaczcie, idzie spokojnie, stabilnie. A zatem
dzięki Bogu, udało się bez urazu, łącznie ma 35 metrów. A już za moment zobaczymy Pawła Matusika ze Skawicy w pierwszej turze, zdobył 20 metrów. Zobaczymy, jak on się teraz. Jest, bieg, nie biegnie, leci, trudno, zjeżdża troszeczkę z udziałem tych czterech liter, ale spokojnie wstaje. Zawodnicy, bardzo proszę, troszeczkę się tu odsuńcie, żebyśmy widzieli tych lądujących, tak żeby móc oceniać, co się dzieje, bo niestety tak jesteśmy ulokowani, że czasem nam osoba stojąca przed wzrokiem uniemożliwia podziwianie tego startującego. A powiem wam, że ten Skawiczanin to jest po prostu super zdolny mężczyzna. Gra artystycznie uzdolniony. Leci, leci. Praktycznie leci następny, no to ja o tym powiem. Wow! Skok fantastyczny! Co za szczęśliwy mężczyzna, ta czterdziestka. Kacper Cermuga, także ze Skawicy, w pierwszym locie 25, teraz 24,5, brawo, ale ta wysokość to chyba był najwyższy, tak wzrokowo patrząc, nie oceniasz, tak? Na pewno, to świetnie wyszedł z progu, bardzo ładna sylwetka, no i tutaj lądowanie także na dwie nogi, wielkie brawa dla Kacpra Cermugi. Brawo, Kacper! I ten uśmiech, i ta radość, i ta frajda, pięknie. No i teraz, drodzy Państwo, przed nami kategoria Open. Jako pierwszy wystartuje. Ten czy Emil? Zaraz zobaczymy. Dajcie nam, panowie, cynk tam z góry, bo nie wiemy, czy od góry 65, czy od dołu 61. Bardzo proszę o informację. Albo 35, zobaczymy. Zapniejże się. Tobie jest nie zimno. Już teraz nie, ale... Teraz już nie. Grochówka zrobiła cudo, nie? No. Oj, już wylądował i to tak pospiesznie, że my czekając na informację nie widzieliśmy. Rękawiczka upadła, ale ta mina patrzy, gdzie reszta. Pokaż nam tu, mój drogi panie, rączkę w górę, że wszystko okej. Okay. Noga pokazuje, że tak. Ach, jaka to uśmiechnięta mina jeszcze. Wypnij tę pierś do przodu, wtedy zobaczymy twój numer, już będziemy wiedzieć, jak to poszło, proszę. Wiemy, 61, a zatem Kamil Bywalec ze Skawicy. Pierwszy tuż 18,5, teraz 20, co łącznie daje nam 38,5 metrów. Brawo, uśmiechnięty. Ja zresztą powiem szczerze, po dzisiejszym potwierdzam, że Skawiczanie to wesołe osoby, radośni mężczyźni, cudownie uśmiechnięte kobiety. Niech mi pan powie, bo oni się przewracają. Myśmy myśleli, że tu jest coś nie halo, ale oni chyba na zwykłych tak unikać skaczą, tego, nie na tych doskoczkowych. To jest tata, ogromna różnica, ale... Ogromna. Ale tutaj, na szybko, tu nie ma żadnych amatorów, to nie ma żadnych, co gdzieś tam trenować, po prostu tylko dla siebie. No to są amatorzy, ja rozumiem. Ale, powiem pani tak. To chyba powoduje, że się przewracają. No nie do końca, tam jest już też tak, jest grząsko, ta sobie pani tam przeszła, też już, o, ten świetnie, wow. A ten chyba ma profesjonalne narty, do skoku, ten chyba miał. Nawet miał. No to chyba jest 24,5 metra, teraz? Nie, to jest cud, że oni tak lądują, się nikomu nie stanie. To jest duża rozkocznia, czy duża? Dla mnie to jest ogromna. Brawo, brawo, brawo. Emocje wielkie. No i 49 metrów. Ja nic nie chcę mówić, ale niniejszym obejmujesz tej grupy, tej kategorii prowadzenie. Zobaczymy, jak pokaże się Adam Kobyłka. Legionowo. Pierwszy duży 21. Leci. Broń jest. Oj, wybronił się tak, oj, końcówka taka ślizgnięta, ale jedna narta jest, druga jest, już wstaje. I 21, a to oznacza, że 42 metry są twoje, a to oznacza, że podium może być już twoje, bo ostatni w tej kategorii zawodnik, Emil Dyrcz z numerem 35, Emil z Wiednia. Już patrzymy. Emilu, zachowaj spokój, zachowaj równowagę. Przeciążenie, tak aby to lądowanie było łagodne, spokojne, żeby nie było upadku. No i patrzymy, czy już go widzisz? Jeszcze nie, ale na pewno ma w głowie to, żeby to 10 metrów z pierwszej serii pobić tej drugiej odsłonie. Czekamy na Emila. Jest. Już się... Ojo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 j
No i zdecydowanie dalej. Zobaczymy, jak będzie teraz.
te chwile, kiedy czekamy na głos od naszych sędziów, to jest najwięcej emocji, to jest najwięcej takich pulsów, które nam tutaj przeszkadzają. 12, a zatem brawo! O 2 metry dalej niż za pierwszym razem, łącznie 22, pięknie, a zatem już wiemy, Adam jako pierwszy, Dawid jako drugi, a Kamil jako trzeci. Może w odwrotnej kolejności wejdą na ten nasz punkt, w którym nagrody zostaną wręczone, bo oczywiście od tyłu się wchodzi, ten pierwszy wchodzi jak ostatni. Popatrz jakże on idzie, popatrz jak troszeczkę kuleje. Oj, ja nie wiem, czy ten masaż nie będzie potrzebny. To był koniec, tak jest. To był koniec, ostatni. No i tym samym oświadczamy, drodzy Państwo, że był ostatni skaczący w dniu dzisiejszym. Teraz najważniejszy moment, teraz podliczenie, teraz... Tak. Zobaczymy, kto tak naprawdę na tym podium się znajdzie. Ja jestem w szoku, że no, tak potrafili zrobić taką skoczkę. Szczerze powiedziawszy, to jest impreza, która... Znaczy, ta skoczka jest o tyle fajna, to ona jest naturalna. Naród, no, naturalnie zrobiona w tym, a to jest naprawdę rzadko, jeżeli się... Nie tylko powiem, tu, zeskakuj, tam ale i patrzysz na to, co się... Nie tylko tam, no, ale na Pucharze Świata. Wie pan, co by im się tu przydało, to igliwo takie. No igieli, tam chcieli tutaj, zrobić ten igieli. No, ale to koszty, ale spróbujemy coś tu pomyśleć, bo mówiła, naprawdę... Mówiła, wskazywała, że na to by, bo my wtedy by się nie martwili, bo jak zaczyna padać wczoraj, to już wam się martwiłam, że kurczę, pewnie im to... Ale wtedy mogliby też wakacje, gdyby dużo ludzi. Wtedy mogliby z konkursu wakacje, o to chodzi. Z Legionowa po to, by oczywiście dobrze pobawić. Jest aktywny w tamtejszym łódzkim. Iwonka zjadła mikrofon. I tak naprawdę to Adam Małysz zainspirował go tym, by zacząć skakać. Patrząc dalej na tę ściągę, w kategorii Open startował Dawid Kaszuba, także młody mężczyzna, 26 lat, a to już Open, czyli dla tych pełnych werwy dojrzałych mężczyzn. Głównie startuje latem. Igielice to jest jego płaszczyzna. Już cię tutaj wytypuję, chodź tu do mnie, tylko musimy poczekać aż, gdzież ten zarząd, gdzieś się, jest, chodź tutaj, proszę, pani będzie wręczać, na podium zapraszamy, to wyczytaj mi tutaj głośno, pierwsze miejsce na drugim miejscu. Już zaraz musimy odhaczyć, ja w tych rękawiczkach nie dam rady, ale dobrze, że pani pięknie sobie radzi, dobrze, doskonale. A zatem tu jest drugie i tu jest, nie, tu jest pierwsze i tu jest pierwsze. Czy to jest ex aequo? No pięknie, to są emocje, no to myślę, że od kobiety zaczniemy, czy od mężczyzny? Od kobiety, proszę bardzo. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo. Gratulacje dla Natalii Szymańskiej. Brawo, Natalciu, brawo, brawo. Słyszeliście, drodzy Państwo? Wystarczyły takie sygnały, wystarczyło wsparcie. Od cioci, ach te mamy, ach te babcie, aż dziadkowie, musicie troszeczkę motywować te wasze skarby po to, by potrafiły dzielić się swoimi umiejętnościami. Kochana, wyczytaj jeszcze tego drugiego naszego nagrodzonego. Gratulacje dla Różkiewicza Leona. Brawo Leonie, czyli Leon jest wszechstronny, usportowiony. A gdzie nagroda? Jeszcze stójcie tam, dzieci, bo ja jestem przekonana, że tam będzie jakiś mega super prezent. Zaraz się dowiem, co my tu mamy. Co mamy dla tych skarbów? Co mu damy? Ja to jestem taka, żebym powiedziała, chodź tu, wybierz sobie chłopce, co by ci się najbardziej podobało, bo wiecie, jakie jest degustibus non disputandum est. Aczkolwiek takie dziecko usportowione i latem, i zimą, i kółka, i śnieg, i narty, i te skoki, to po prostu pokazuje, że jest wszechstronny. Brawo! Tak, pięknie. I tutaj też matka imprezy, ja już to widzę, powiązania rodzinne. Mąż był sędzią, małżonka przygotowywała. Brawo, brawo, brawo! I drugi prezent, proszę bardzo, nie wiem, do czego on służy, proszę tam wręczyć królewnie, jeżeli jest ten przygotowany.
Proszę podać, tak? Pięknie. Jeszcze ta torebka, tak? Pięknie. Ja mam nadzieję, nie wiem, czujecie ten zapach? Czujecie te, to, jak tam kuszą kulinarnie? To się po prostu jadł pan już? Nie. No jak pan wytrwał? Ja nie wiem, jak my sobie damy radę. Damy radę. No dobrze, dobrze. Brawo, brawo. Pięknie. Uśmiech. Brawo, kochani. Brawo, brawo, brawo. Trochę nepotyzmu musi być. Jak jesteście tak usportowani, to oczywiście pod koniec maja zapraszamy do Makowa Podhalańskiego na międzynarodowy bieg uliczny po ziemi makowskiej. I takie dzieci w waszym wieku mają też swoje kategorie. Też możecie pokazać, co potraficie. A teraz czekamy na wręczenie nagród dla zawodników kolejnej kategorii. Kogo teraz mamy? Proszę tutaj o ściągę. Uwaga, uwaga, teraz jazda na czymkolwiek. Kochana, proszę bardzo. Teraz prosimy panią radną. Tak, tak, tak. Panią, kochana, teraz ty będziesz sobie doskonale radzić, ja ci będę tutaj podawać. Proszę bardzo. Mamy gratulacje dla Emilki Chowaniak. Zapraszamy Emilkę. Jest Emilka? Nie ma Emilki, może później wręczymy, tak? Poczekamy chwileczkę, chodźcie kochani, chodźcie, bo ja myślę, że no chyba powinny wytrwać te osoby do końca. Jazda na czymkolwiek, po takim dystansie, wiążąca się z ryzykiem upadku. No ale jak nie ma, faktycznie czytaj kolejnych. Gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca dla... Kogo? Antoniego Wojtyczko. Brawo, Antonio, zapraszamy! Wyjmij tą pierwszą tam, no tak. Zapraszamy Antoniego Wojtyczko do nas. Antoś, jest Antoś? Nagroda za zjeździe na czymkolwiek. To może zaraz zapraszamy dla Filipa Bywalca. Również pierwsze miejsce dla Filipa. Zapraszamy. Filip? Tak, Filip? Nie ma Filipa. Przyjdzie zaraz. Dalej. Zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie. To czekamy na Filipa cierpliwie. W międzyczasie zapraszamy Ksawerego Smyraka. Również zajęcie pierwszego miejsca. Jest, brawo, brawo, brawo. Tata też jechał przecież. Również pierwsze miejsce mamy dla Karola Smyraka. Karol Smyrak. No i teraz te dwa na razie, bo są tak, tutaj mamy imiennie wyczytanych tych uczestników. Zobaczcie, zobaczcie, jakie to są maleństwo, a jakie są już uśmiechnięte, jacy to zwycięzcy. Maleństwo, nie pokazujemy tego paluszka, nie, 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 bo to się uwieczni. Twoje dzieci, twoje wnuki za 50 lat się za głowę chwycą. Cóż ten ich ojciec Antoni? A który? Zielony. Ja myślałem, że był. Karolek. Karol.
Obudź tak. Uwaga, uwaga, a Oliwia Fujak jest? Oliwka? Zapraszamy Oliwkę. Czy jest Oliwka? Oliwka, także masz przyznane pierwsze miejsce. Tutaj nie było mocnej rywalizacji. Sama obecność spowodowała, że to podium na was czeka. Nie widzę. Zapraszamy Macieja Salę do nas, również pierwsze miejsce. Maciusia zapraszamy, jest Maciej Sala, nie ma. Jest siostra, zapraszamy siostrę na podium. Poczekaj, żeby... Okej. Zapraszamy Adriana Zająca. Adrian Zając. Prosimy Adriana Zająca. Jest tam na podium, prosimy. Oliwie Dyrcz. Jest Oliwia Dyrcz. Zapraszamy Oliwię Dyrcz. Jest Oliwia. Pięk. Oliwia Marek. Julię Karcz. Prosimy Julię Karcz. Jest Julia. Pięknie. Emilkę Chowaniak. Nie ma Emilki. Dobrze. Organizator odbierze. I Filipa Bywalca. Jest Filip. No dla ciebie nie ma, ja nie wiem jak to się stało. Widzisz, jako ojciec, ale to tak jest z rodzicami. Pracuj, pracuj, ale był tam jeden pusty. Tutaj jest bywalec, tutaj jest to maleństwo. Gratulujemy. Fajnie się zjeżdżało. A tobie też? Następnym razem opracujesz coś innego? Tak. Dobrze, moi drodzy państwo. Tutaj dajemy Oliwia Fujak. Oliwko, Oliwko, gdzie jesteś? No zobaczcie, drodzy państwo, jak to jest? Te dzieci mają tak potężną energię, tyle dynamiki, że ja już nie wiem, kto jest jeszcze jedna królewna. Nie przyznaje się do nazwiska. Gdzie ty jesteś, moje maleństwo? O, skryło się tam. Jeszcze moment, jeszcze sekundę, tak? Dajemy, 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 dajemy. I proszę jeszcze, jeszcze jest jedno dziecko, jeszcze jest jedna nagroda. Bardzo proszę, nagrody szybciutko wręczamy, bo nam się teraz skoczkowie zaraz rozgrzeją. O, chodźcie tutaj, chodźcie, dołączcie, wszyscy będą medalem ozdobieni. A ciebie, królu, proszę, zawiąż buciki, bo to jest śliskie. Można się potem, nie daj Boże, potknąć. Proszę bardzo. A teraz proszę, medal Kamila Stocha. Ależ piękny prezent, ale ja coś ci powiem, ja bym tu zaraz wyciągnęła kogoś, żeby też... No, mój drogi, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ja wiem, że piłka nożna jest w twojej... Tak, i tutaj sędzia. I chodźcie, pomożecie te medale założyć tak, żeby się nie przedłużało to wręczenie. I zaraz zobaczymy, kto dalej będzie nagrodzony. No i oczywiście mamy dyplom gratulacyjny dla Kazimierza Pająka, organizatora. Wielkie brawa dla pana Kazimierza, bo wiele pracy też tutaj włożył. Tak? Tak, on ma za zjazd, bo to jest, powiem wam tak, dorośli mężczyźni w takim dojrzałym wieku też powinni być nagrodzeni. Mój drogi, na scenę, bo skoro tak ci się... A, teraz będziesz znowu pali. No i dogadaj się tu z takim. Cześć. Oczywiście. Co chciałeś powiedzieć, Kulewiczu? Fajne są nagrody. A chodź tu, chodź tu, chodź tu jeszcze. A powiedz mi, kto cię tak przygotował do tego startu? Sam chciałem. Sam chciałeś, a powiedz mi, a tak na co dzień to uprawiasz jakiś sport albo jakoś, jest jakaś zabawa, która ci się szczególnie podoba? No, bawię się o różne zabawy. A w jakie zabawy się bawisz? Na przykład skoki. Skoki to nie są zabawy, to poważny sport. Super. Myślisz, że kiedyś będziesz takim skoczkiem?
No. A chciałbyś tak zrobić? No. To ile masz teraz lat? O, uciekł, widzicie? Prawdziwy mężczyzna, niczym kobieta, nie chce ujawnić. Ale pamiętaj, skarbie, jak chcesz, to powtarzaj tatusiowi, żeby nie zwlekał, bo dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważne informacje. Ten czwarty, piąty rok życia to jest idealny moment, żeby dziecko dołączyło do klubu, tak? Sprawdziłeś już, ile masz lat? To ile? Ile? Pięć. Pięć. No to tatusiu, skoro syn ma 5 lat, to już powinniście poszukać klubu, żeby mógł zacząć trenować, żeby kiedyś nie okazało się, że przegapiliście najważniejszy moment. Obiecujesz? Huragan Skawica. Brawo! Huragan Skawica! I nasi nagrodzeni. Brawo, brawo, brawo. Rozumiem, że teraz znowu będzie piękny, ozdobny element. A zatem, drodzy panowie, drogie panie, pierś do przodu, uśmiech, wciągamy brzuszki, bo to jest uwiecznienie dzisiejszej waszej prezentacji zwycięstwa. Brawo! I znowu you are the champions. To wy nam zaprezentowaliście, co potraficie. Ja bardzo proszę, aby panowie sędziowie podeszli tutaj do nas, bo teraz przechodzimy do tego najpoważniejszego etapu. Nagrody dla skoczków. Chcę, abyście to wy, proszę bardzo, teraz wręczali nie tylko dyplomy, ale i nagrody, które będą naprawdę poważną pamiątką dla tych startujących i dla ich rodzin. Teraz proszę bardzo, proszę tu odczytać. Kogo nagradzamy? Karol Marek, Marka za zajęcie pierwszego miejsca. Jaka to kategoria? To najniższa kategoria, do 15. Brawo, brawo. Brawo, Karolek. Brawo, to bardzo proszę, aby pan wręczył tutaj, pan weźmie, a pan nagrodę by wręczył. Tutaj, damy nagrodę. Medal poszedł, nagroda już idzie, te nagrody oczywiście zostały też ufundowane w dniu dzisiejszym przez panią Danusię. Brawo! Teraz czas na zdjęcia, uwiecznienie tego momentu. Teraz junior od 16 roku życia, bardzo proszę. I mamy dyplomy. Będą je wręczać znowu nasi fantastyczni sędziowie. Proszę. Jakub Stopka za zajęcie 5 miejsca Mistrzostwa Amatorów Skoka Narciarskich Polski Południowej od Puchar Kamila Stopka. Brawo, brawo, brawo. Bardzo proszę Jakuba Stopkę. Proszę tutaj na podium. Zająłeś 5 miejsce, tak jak się czasem ogląda, wiesz gdzie się ustawić. Jakże pięknie, jaki pierwszy przystojniak. Gratulujemy jako kolejny nagrodzony.
Za zajęcie piątego miejsca Łukasza Wilk, za zajęcie piątej egzekwo w skokach narciarskich południowej Polski, Puchar Kamila Stocha. Brawo, brawo Łukaszu, zapraszamy także obok podium. Aha, sędzia główny. Ale to sędzia główny, tutaj na zmianę każdy, proszę bardzo. Dla Jakuba Malanowskiego za zajęcie czwartego miejsca w 10. Mistrzostwach Amatorów. Brawo, brawo, czwarte miejsce. Pięknie, gratulujemy. To jest naprawdę sama przyjemność móc podziwiać. Proszę o wręczenie. Tam bliżej podium już. Za zajęcie trzeciego miejsca w 10 amatorskich mistrzostwach skokach narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha dla Macieja Lubera, trzecie miejsce. Brawo, brawo, prosimy już na podium. Uwaga, uwaga, teraz bardzo proszę o odczytanie. Uwaga, a gdzie jesteś, Macieju? Idzie, popatrzcie, drodzy Państwo, czeka na te brawa, czeka na te emocje, pięknie, szczęśliwa osiemnastka ze Skawicy, pięknie. I prosimy pana Daniela Penę za zajęcie drugiego miejsca w 10. Mistrzostwach Amatorów w skokach narciarskich. Daniel Pena. Brawo, Danielu, zapraszamy! Uwaga, uwaga! Zaraz te wielkie emocje. Brawo, brawo, brawo! I uwaga, emocje wzrastają. No i teraz do pana należy ogłoszenie zwycięzcy. Pierwsze miejsce zajął Sebastian Kozina. Brawo, brawo, prosimy nas. Pięknie, brawo! Od razu bardzo proszę o wręczenie nagród, od razu bardzo proszę tak, abyśmy tą sesję zdjęciową zrobili pięknym, już uzupełnionym elemencie o prezenty, wywalczone nagrody. Brawo, zaraz będzie ta mała jeszcze popraweczka w nazwisku, zaraz będziesz miał już tak, jak należy. Ale oczywiście, ja też chcę ci pomagać, bo to jest, ja jeszcze tego nigdy nie robiłam. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Proszę, pani Iwonka do trzeciego miejsca rozda medale Kamila Stocha. Gratulujemy zawodnikom. Damy radę. Pocałunki, tak, tutaj, buźka, buźka, tak, z młodzieżą, to jest ważne. Jeszcze będą nagrody od pani Janusi Kawy. Brawo, to jest po prostu prezent, który tak spontanicznie, niezapowiedziany sposób specjalnie dla was pani Danusia przywiozła, żeby się uwietrzniła i ta skocznia, i to miejsce, i te zawody w waszej pamięci. Jeszcze raz gorąco gratulujemy, jeszcze raz bardzo się cieszymy. Jeszcze teraz musicie panowie pięknie się zaprezentować. Pierś do przodu, brzuszek do środka, uśmiech i zaraz będzie cudowne. Ja już widzę, że się gdzieś gospodarz kręci, już mknie. Ho, ho, zaraz będzie się coś działo. Ho, ho, ho. The Champions! No pięknie! Are we the champions? Are we the champions?
co to znaczy sportowiec nieletni wie, co robić. Brawo! Pięknie, pięknie. Gratulujemy jeszcze raz, drodzy panowie. Cieszy taki widok, prawda? Cieszy taka radość. Cieszy, oczywiście, oczywiście. Brawo, kochani, jeszcze raz gratulujemy. No i teraz przejdziemy do kolejnej kategorii. Tak, ale teraz słuchajcie, jak zrobicie sesję, to ja też chcę z wami. Ja tu chcę, bo to jest po prostu pamiątka. Ja sobie sama nie wierzę. Pewnie, chodź, kochana. To do środka tam dalej, na pod. Na pod. Wsiądźcie na pod. Zasuńcie się na pod. Do przodu, zasuńcie. Tak, to na przód. Powiemy, że my skaczemy. Gratuluję wam, kochani, jeszcze raz. Jakże się cieszę, że mogłam tak od kuchni patrzeć, jak te starty wyglądają. Jaka to jest przepełniona emocjonami. Zabawa sportowa. No i co, zaczynamy? Zaczynamy od kategorii senior. Drodzy panowie, bardzo proszę. Dla Mateusza Matyi za zajęcie czwartego miejsca mistrzowskich amatorów skok, szóstego, przepraszam, mistrzostw amatorów w skokach narciarskich Polski Południowej Opołowa Kamila Stura. Brawo, brawo, panie Mateuszu, zapraszamy! Bardzo proszę tutaj oddawać koszulki. Maestro, maestro, piętnastka. Musisz oddać zwycięzco koszulkę. Widzę, że tam umknął się, ale zaraz ty go złapiesz. A teraz zachęcamy, zapraszamy. Ten zdobywca szóstego miejsca już jest na miejscu, a zatem prosimy o kolejnego zwycięzcę. Prosimy o Pawła Matusika za zajęcie, który zajął piąte miejsce w mistrzostwach amatorów. Prosimy, Paweł Matusik. Jakżeż wysportowany, jakżeż radosny zawodnik, który zawsze gdzieś, jak nie na podium, to tuż, 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 krok obok jest. Brawo, gratulujemy. Oskar, Oskar, ty się nie nadajesz na podium. Dla Marcina Patera za zajęcie czwartego miejsca w dziesiątych mistrzostwach Polski amatorów w skokach narciarskich Opołowa Kamila Stura. Pięknie, pięknie. Marcinie, zapraszam. I prosimy pana Mateusza Palenicę za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach dzisiejszego dnia. Zagłuszmy relację do tego. To wszystko zasługa dietetyka, bo jeden nie przygotował do jedzenia. I uwaga, uwaga, miejsce drugie. Proszę odczytać. Dla pana Jana Kuśmierza za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach amatorów Wiśnicza, przepraszam, dla Jana Wiśnicza za zajęcie trzeciego miejsca i drugiego miejsca w mistrzostwach amatorów w skokach narciarskich. Brawo! Pięknie, drugie miejsce. Bardzo proszę i pan wręczy to złoto. I zwycięzcą dzisiejszego dnia został pan Kacper Ceremuga. Prosimy, pierwsze miejsce w mistrzostwach amatorów w skokach narciarskich Polski Południowej. Kacper! Brawo!
Jasiu! Jasiek! Drukarkę dostałem. Wydrukujesz chuj wszystkich. Brawo! Brawo, Jasiu! Na słowo! Z Jasiek zasilacza. Bez zasilacza, dokładnie. A jakoś środka do... Wymaga to, tutaj nawet jest oglądany filmik. Zaraz się dowiecie szczegółów. Jeszcze moment, emocje wzrastają, ale efekt, mam nadzieję, będzie dla wszystkich bardzo pozytywny i mile widziany. Sto lat! Państwo, co się stało? Pamiętacie ten moment, pamiętacie ten skok, pamiętacie, no ty mój drogi towarzyszu, chodź tu, bo ty o wszystkim wiesz lepiej. Ja wiem, że ty robisz zdjęcia, ale był taki moment, że czekaliśmy na wyniki. Pierwszy skok podany, świetny, ponad 23 metry, a drugi nie ma. Okazało się, że gdzieś to się zagubiło, nie został podliczony, a teraz panowie sprawdzają. Oglądają filmik i on też będzie nagrodzony, więc musimy poczekać, bo emocje są wielkie. Tutaj, powiem wam szczerze, przy sporcie nie ma miejsca. Jest, tak, ty już się tu zbliżaj, chodź tutaj. Po takiej fantastycznej rywalizacji, po tym, że pokazałeś, co potrafisz, po tym, że tata tak czuwał i pilnował. Zapraszam, ustaw się nam tutaj. Ja będę mieć przyjemność, że wręczę ci ten piękny medal. Kasper dostał na potym. Brawo. A tutaj pan sędzia zaraz wręczy ci upominek i dyplom. Proszę bardzo. Dyplom jest. No niestety my miejsca ci nie podamy, ale nagroda będzie. No tak to się stało, że podliczanie gdzieś tam zachwiało się, ale mam nadzieję, że i tak będziesz bardzo zadowolony. Dla Rafała Zostawnego. Brawo, Rafale! Dzięki. Brawo. Teraz jeszcze zapytam. Tak, tata, zadowolony tata? Jak najbardziej. Brawo. To teraz, kochani, dziękujemy jeszcze raz. No bierajcie się, poczekajcie, jestem brawa, wybijecie innym. Pamiętajcie o tych pięknych elementach, trzeba je zwrócić tutaj dziewczynom, bo chodzą potem, martwią się, gdzie te bluzeckie się śliczne podziały. No a my, drodzy państwo, przechodzimy jeszcze do czego? Jeszcze mamy jakiś prezent. A zatem jak jest prezent, to jest i nagroda, jest dyplom, ten ostatni etap. Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz bardzo gratulujemy. I dziękuję, że pan przyszedł. To jest bardzo ważne. Nie ma nic gorszego, drodzy państwo, jak ktoś nie ma odwagi, nie przyjdzie, nie zauważy, nie zwróci uwagi, a potem już po fakcie gdzieś pojawiają się jakieś protesty i my już nie jesteśmy w stanie zadziałać. A teraz udało się. To są ludzie. Silni. Od ciebie. A ty jesteś skąd? Suzan. A, no widzisz, jedna krew. Brawo. Brawa. No i teraz, kochani, uwaga, przechodzimy do ostatnia kategoria. Bardzo proszę o te wspaniałe dyplomy. Wręczymy je tak, aby sędziowie mogli obdarować wszystkich startujących. Taki lubliński mentor. Bardzo proszę. Dla Mateusza Reczulskiego.
za zajęcie piątego miejsca w 10 mistrzostwach amatorów w skokach narciarskich o Puchar Kamila Stocha. Dla Bartłomieja Marczaka za czwarte miejsce w 10 mistrzostwach amatorów w skokach narciarskich o Puchar Kamila Stocha. Brawo, brawo, Bartka nie ma. A może wziąć dla Bartka? To bardzo proszę, jakby pan był tak uprzejmy, proszę tutaj wręczyć, bo są spok zaprzyjaźnieni, więc będzie wręczał. Proszę bardzo odczytać kolejnego. Dla Kamila Wywalca za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski Amator w skokach narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha. Agata chciała skakać, ale mówi, że tata jej nie pozwoli. Super tata, super sportowiec, gratulujemy! Dla Adama Kobyłki za zajęcie drugiego miejsca w 10 mistrzostwach amatorów w skokach narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha. Brawo, brawo. Panie Adamie, zapraszamy. I zapraszamy pana Dawida Kaszubę, który zajął pierwsze miejsce w 10 mistrzostwach amatorskich skoków. Kamila Stocha, prosimy pana. Brawo. I ten uśmiech, i ta radość. Spodziewał się pan, że będzie zwycięstwo? No, można powiedzieć, że tak. Brawo. I to się nazywa to pozytywne nakręcenie, nastawienie się, że tak, dam radę, będę na podium. Gratulujemy, gratulujemy. Zaraz i medale, i nagrody będą dla was. Brawo, brawo, brawo. A chłopak z Lublina jeszcze jest tutaj bardzo proszony do nas. Jeszcze mamy prezent, jeszcze nam uciekłeś z statusiem, a coś tutaj dla ciebie zostało. Gdzie jesteś? Tu jesteś. No chodź, chodź na scenę, pójdziesz zaraz, chodź. Brawo. Ale teraz zobaczcie. Powiedziałby ktoś, że to kategoria seniora, jak to młodziaki, jak to uśmiechnięte, nawet nie jest jeszcze to 3+, jeszcze ten kot nie zmienił się, a już proszę bardzo, jako dojrzali mężczyźni udowodnili to, że umieją się zebrać, umieją się wspaniale bawić sportowo. Gratulujemy, kochani! Brawo, brawo, brawo! Medale jeszcze proszę wręczyć i jeszcze dodatkowy prezent. Ale może iść na podium, proszę pozwolić. To jest najfantastyczniejsze. A zresztą tatusiowi to nawet powinien towarzyszyć. Wskakuj tam na górę. Brawo, brawo, brawo. I jeszcze Rafała prosimy. Rafale, też stań tam, bo jeszcze mamy dla ciebie dodatkowy prezent, a zdjęcie będzie takie wspólne, nieosamotnione. Widzicie, jak się w takich bucikach gorzej chodzi niż w tych naszych do chodzenia po Tatrach. Ale pięknie radzisz sobie. Wskakuj, choć może z tej strony wejdziesz. Będziesz tutaj tak idealnie uzupełniał. Proszę. Pięknie, gratuluję jeszcze raz. Super. Super. Kamil Wywalec. A powiedz tu, powiedz. Tata wygrał, no to troszkę na ufania, bo mu ufania. Brawo, brawo, jeszcze raz wszystkim gratulujemy!
Pięknie, brawo, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję też organizatorom. Ja jeszcze nie koniec, dobrze, to ja, ale mogę wam podziękować, bo jestem zachwycona, zazdroszczę tej energii, tych pomysłów. A zawodnikowi, który mieszka najdalej ze Skawicy i jest najmłodszym zawodnikiem. Zapraszamy. Najmłodszy zawodnik, najdalej mieszkający od Skawicy. Zaraz się, któż to jest? Ty wiesz, kto to jest? Zaraz się dowiemy, zaraz czytamy. Emilia Dyrcz, Emilko, Emil, ja już siebie zrobiłam dziewczynę, no pięknie. Wszystko nam się zdarzało i biegłam za tobą, gdy ty tak mknąłeś. Powiem szczerze, nie umiałam tego tempa osiągnąć i dorównać, ale żebym dziewczynę z ciebie zrobiła, no to już jest pierwszy raz. Pierwszy raz skoki, pierwszy raz babochłop. Nie, to jest najfajniejszy facet, który dba o tradycje, dba o zwyczaje, pielęgnuje to. I tak naprawdę ta impreza, którą ty zacząłeś ile lat temu? A 2016. W 2016 roku, mimo że był COVID, mimo że były przeszkody, udało się naprawdę fantastycznie utrzymać i też gorąco zachęcamy do udziału. Jeszcze raz gratuluję. Emilu, Emilku, pokazałeś, że potrafisz, ciebie nic nie potrafi wystraszyć, nawet ten mały upadek, poślizg. To nic, z uśmiechem wstałeś, powiedziałeś, startuję w drugiej turze. Za co też bardzo się cieszę i bardzo gratuluję. Wiedeń, dokładnie, drodzy państwo. A tutaj proszę, to jest fantastyczny prezent. Puchar Kamila Stocha. Widziałeś coś tak pięknego? Nie, widziałem, nie spodziewałem się w ogóle, niesamowite. No. Ja myślę, że tak, Sucha 24 nas prezentuje na żywo. Ja myślę, że Kamil na pewno gdzieś to usłyszy. Jeżeli nie w tym momencie, to sobie gdzieś odnajdzie. Może jakieś kilka słów dla niego, bo taki prezent to naprawdę będzie pamiątka na lata. No dla Kamila, no Kamil nas wszystkich tutaj zachęca, jest naszym wzorem, jest tak mocny, że nawet ja, dziadek, też stoję na skoczni, więc chyba to działa w jakiś sposób. Młodsi się na starszych, to też jest dobrze, prawda? Oczywiście, brawo, proszę przyjąć nagrodę, proszę. I tu jeszcze przez panią Danusię kolejny prezent, także myślę, że będzie co wspominać. Jeszcze raz gratulujemy. Czy jeszcze jakaś kategoria jest, bo tutaj już wszystko, czyli teraz, drodzy państwo, gorąco dziękujemy, gratulujemy, ale to nie koniec, jeszcze się trzeba na koniec pożywić, żeby z siłą wrócić do domu. On, 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 on.